115. Yeah.
dziewięć. Panie Jezu, my mogliśmy w tej dopołudniowej chwili przeżywać, jak Ty bardzo nas umiłowałeś, że swoje życie oddałeś za nasze grzechy. Ale Ty na tym nie poprzestałeś. Ty o nas masz dalej wielkie staranie. Ty zesłałeś nam Ducha Świętego. Ty jesteś właśnie pośród nas. Ty w tej chwili troszysz się o nas i posyłasz do nas braci z tym słowem, które pochodzą z Twoich ust, i pragniesz nas nakarmić tym duchowym pokarmem, abyśmy się wznosili w górę jak orły, aby nasze myśli, nasze serca nie tkwiły tutaj na ziemi, ale aby nasz wzrok był skierowany ku naszemu Ojcu. I daruj, aby to w tej godzinie mogło być w całej pełni tym wypełnieniem naszym. Pobłogosław, Panie Jezu. Amen. Amen. An einige Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Ich lerne dzisiaj o kilka wierszy z Ewangelii Mateusza. Matthäus 1. Z Ewangelii Mateusza, pierwszy rozdział. Matthäus 1, die Verse 1 bis 6. Ewangelia Mateusza od 1 do 6 wiersza. Und die Verse 21 bis 23. Od 21 do 23 wiersza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę. A Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. A Aram był ojcem Abinadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona. A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego. A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. 21 wiersz. A urodził syna, a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A oto wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami.
sind ja eigentlich, ich sag mal, interessante Verse, die wir gelesen haben. Tak naprawdę są to bardzo ciekawe wiersze, które czytaliśmy. Die vielen Namen, die darin vorkommen, zawierają wiele imion. Aber interessieren sollen uns nur vier Namen. Ale dzisiaj chcielibyśmy się zainteresować tylko czteroma z tych imion. Vier Namen oder vier Titel, wir können das schlecht unterscheiden. Często nam jest niełatwo rozróżniać pomiędzy imionem a tytułem danej osoby. Und zwar ist das einmal in Vers 1, Sohn David und Sohn Abrahams. W pierwszym wierszu czytamy syn Dawida lub syn Abrahama. Und es ist in Vers 21 und Vers 23 Jesus und Emmanuel. I w 21 i 23 wierszu na przykład imieniem Jezus i Immanuel. Um das mal vorwegzunehmen, dieses Kapitel ist eines der größten Wunder überhaupt, das wir in der Bibel haben. Tak na wstępie dobrze jest powiedzieć, że ten rozdział to jest właściwie jeden z największych cudów w Słowie Bożym. Wahrscheinlich kennt jeder den Vers aus dem Galaterbrief, als die Fülle der Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Pewnie każdy z was zna ten wiersz, który mówi w liście do Galacjan, że kiedy wypełniła się pełnia czasu, zrodził albo dał Bóg syna swego. Der Vers ist kurz, man kann ihn leicht auswendig lernen. Jest to krótki wiersz, łatwo się go nauczyć na pamięć. A Matthäus 1 zeigt dir, was es bedeutet. Ale Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, pokazuje nam w ogóle, co to znaczy. Denn guck mal, Gott hat sich im Alten Testament auf viele Dinge festgelegt. Popatrzcie na to, że w Starym Testamencie Bóg bardzo mocno skupiał się na kilku postanowień, które dał. Und ich komme darauf, weil wir heute Morgen diese Stellen aus dem Alten Testament gelesen haben. Dlatego nawiązuję do tego, bo dzisiaj z rana kilka takich wierszy czytaliśmy z Starego Testamentu. 1. Mose 3 zeigt dir schon, dass 50% der Menschheit als direkter Vorfahre des Herrn Jesus ausgenommen werden muss. Już pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział pokazuje, że 50% ludzkości w ogóle nie może wpaść w ten rodowód jako przodkowie Pana Jezusa. Ja, sind wir uns dessen bewusst in 1. Mose 3? Czy jesteśmy tego świadomi w pierwszej księdze Mojżeszowej, trzeci rozdział? In 1. Mose 3 heißt es in Vers 15. W 15. wierszu czytamy: Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. On odepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Er wird dir den Kopf zermalmen, ist natürlich der Herr Jesus. On zdepcze ci głowę, to jest Pan Jezus. Der am Kreuz von Golgatha den Teufel, die Schlange besiegt hat. Który na krzyżu Golgoty pokonał diabła, tego węża. Aber hier in einem der ältesten Verse der Bibel sagt Gott schon. Ale tutaj w jednym z najstarszych wierszy Biblii w ogóle Bóg mówi już. Sein direkter menschlicher Vorfahre ist eine Frau. Że bezpośrednim potomkiem ze strony takiej ludzkiej to była niewiasta Pana Jezusa. So legt sich Gott hier schon fest. Tak Bóg to ustanowił tutaj. Wir können in das Buch Jesaja gehen, wir tun das nachher noch. Możemy później przejść do Księgi Izajasza i też to uczynimy. Und wir kriegen noch eine Botschaft. I tam dowiadujemy się o nowej prawdzie. Seine Mutter wird eine Jungfrau sein. Że jego matka to będzie dziewicą. Auch damit legt Gott sich fest. Też mówiąc coś takiego, najpierw albo już wcześniej Bóg właściwie postanawia coś, czego się później w przeszłości mocno trzyma. Dann spricht Gott davon, dass sein Sohn der verheißene König sein wird. Dalej Bóg mówił wcześniej, że jego syn będzie ten wybrany król. Er muss also aus der Königslinie stammen, das heißt von David abstammen. Więc jeśli Bóg też to już wcześniej mówił, to w przyszłości będzie musiał pochodzić z tego rodu królewskiego, Dawida. Aber die Abstammung von David alleine reichte noch nicht. Ale samo pochodzenie z rodu Dawida nie wystarczało. Denn er musste aus der Königslinie stammen und David hatte mehrere Söhne. Ale Pan Jezus musiał naprawdę pochodzić z tego rodu królewskiego, ale Dawid miał kilku synów, którzy nie byli królami. Das heißt, er musste aus der Linie von Salomo kommen. Więc musiał pochodzić dalej z rodu Salomona. Und von dessen Nachkommen der König war. I z jego potomków, potomków Salomona. Und so weiter.
i tak dalej. Das heißt, der Jesus musste nicht nur aus dem Hause David, sondern auch aus dieser Königslinie sein. Więc jeśli Bóg to wcześniej tak ustanowił, to naprawdę tak musiało być, że Pan Jezus nie mógł się urodzić tylko z rodziny Dawida, tylko naprawdę z tej linii królewskiej. Weißt du, wer der letzte König in dieser Linie war? Czy ty wiesz, kto był ostatnim królem w tej linii Dawidowej? Das war der König Jekonia. To był król Jekoniasz. Und über Jekonia hat Gott eine Prophezeiung ausgesprochen. I o Jekoniaszu Bóg powiedział pewną zapowiedź, dass keiner aus seiner Familie jemals auf dem Thron David sitzen wird. I ta zapowiedź brzmiała już wtedy, że nikt z jego potomstwa nie będzie siedział na tronie. Wir sehen das gleich noch. Jeszcze później to zobaczymy. Das heißt, diese Königslinie wurde unterbrochen. Więc ta linia królewska tak jakby została przerwana tym słowem w jego przypadku. Trotzdem musste der Jesus aus dieser Linie stammen. A jednak z tej linii pochodził później Pan Jezus. Es ist nahezu ein unlösbares Problem. Można powiedzieć prawie, że po ludzku nie rozwiązywalny problem. Gott wusste das. Bóg o tym wiedział. Hat deswegen noch eine andere Prophezeiung in 4. Mose ausgesprochen, die wir nachher noch sehen. I z tego powodu w 4. Księdze Mojżeszowej wypowiedział jeszcze inną zapowiedź. Die Bedingung, um diese Prophezeiung zu erfüllen, war, i warunek, aby spełniło się to proroctwo, był, die Mutter des Herrn Jesus musste mit David verwandt, mit Josef verwandt sein, że matka Jezusa Chrystusa musiała być pokrewniona z Józefem. Und sie durfte selbst keinen Bruder haben. I sama nie mogła posiadać albo mieć brata. Wir merken, wir haben viele, viele Voraussagen im Alten Testament, die sich alle punktuell erfüllt haben müssen. Więc już po tych niewielu przykładach widzimy, że w Starym Testamencie było właśnie liczna ilość proroctw, zapowiedzi, które się wszystkie co do jednego spełniły. Und das ist tatsächlich passiert und das ist Matthäus 1. I to się stało i właśnie to widzimy w Mateuszu 1. rozdziale. Das heißt, du hast hier ein Kapitel vor dir, das dir zeigt, dass Gott allmächtig ist. Więc tak krótko mówiąc, tutaj mamy przed sobą rozdział, który pokazuje nam, że mamy Boga Wszechmocnego. Dass wir uns eigentlich überhaupt keine Sorgen zu machen brauchen. Że tak naprawdę w ogóle nie musimy się o nic martwić. Weil Gott die ganze Weltgeschichte in seiner Hand hält. Bo Bóg w swoich dłoniach trzyma całą historię tego świata. Als die Fülle der Zeit gekommen war, das ist Matthäus 1. Kiedy nastała pełnia czasu, to jest właśnie to, co się tu stało w Mateuszu 1. Ein gewaltiges Wunder. Potężny cud. Matthäus 1 zeigt uns noch etwas. Ale ten rozdział pokazuje nam jeszcze coś innego. Es ist nicht nur ein Kapitel des Wunders, der Allmacht Gottes. To nie jest tylko rozdział pokazujący nam cuda i moc Bożą. Es ist ein Kapitel der unbeschreibbaren Liebe Gottes. To jest też rozdział pokazujący nam nieopisaną miłość Bożą. Denn alle diese vier Namen des Herrn, die dort erwähnt werden, stehen mit Liebe in Verbindung. Bo wszystkie imiona Pana, które tu są wymienione, są bezpośrednio połączone w jakikolwiek sposób z miłością. Die ersten beiden Namen beschreiben die Liebe des Vaters zum Sohn und umgekehrt. Pierwsze imię przedstawia nam miłość Ojca do Syna i odwrotnie. Die zweiten beiden Namen beschreiben die Liebe des Sohnes zu uns. A drugie dwa imiona, to były pierwsze dwa imiona, a drugie dwa imiona dotyczące osoby Pana Jezusa opisują miłości Pana Jezusa do nas. Das ist also wirklich ein gewaltiger Abschnitt, obwohl fast nur aus Namen besteht. Więc tak właściwie jest to naprawdę wzniosły rozdział, chociaż zawiera w sobie tylko nieciekawe imiona, można powiedzieć. Wir finden noch einen ganz wichtigen Punkt in Matthäus 2 dann allerdings. Znajdujemy jeszcze kolejny ważny aspekt, ale to już w drugim rozdziale. Da wird uns noch ein Name des Herrn Jesus eingeführt. Tu wprowadzony i przedstawiony jest jeszcze inne imię Pana Jezusa. Und zwar in Vers 2 wird als der König der Juden genannt. W drugim wierszu nazwany jest królem żydowskim. Warum ist das so besonders? Dlaczego jest to takie szczególne? Weil du den Nachsatz lesen musst. Bo musisz czytać dodatek w tym wierszu. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Kennst du einen Menschen auf dieser Erde, der als König geboren worden ist? Powiedz mi, czy znasz jedną osobę, która na tej ziemi urodziła się od razu jako król?
Du kannst vielleicht als Prinz geboren werden. Najwyżej możesz urodzić się jako księcia, tak mówię? Książę. Dass du mal irgendwann ein Anrecht auf diesen Thron hast. To znaczy jako osoba, która w przyszłości może będzie miała prawo, żeby stać się królem. Dass du ihn erbst, wenn dein Vater stirbt. Że ewentualnie odziedziczysz to stanowisko. Oder dass du ihn vorher geschenkt bekommst. Albo wcześniej otrzymasz w prezencie. Aber als König wird kein Mensch geboren. Ale urodzić się jako król nikt na tej ziemi się nie urodził. Mit einer einzigen Ausnahme. Z jednym wyjątkiem. Und das ist der Herr Jesus. I to jest Pan Jezus. Er ist der König der Juden, der geboren worden ist. On jest królem żydowskim, który się urodził. Weißt du, alle vier Namen in Matthäus 1 stehen mit seiner Menschheit in Verbindung. Wszystkie jego imiona, tu wymienione, są połączone bezpośrednio z jego ludzkością. Dieser Name mit seiner ewigen Gottheit. A to imię jest połączone z jego wieczną, z jego wiecznym bóstwem. Anders können wir nicht verstehen, dass jemand als König geboren wird. Bo inaczej nie da się wyjaśnić, dlaczego ktoś jednak rodzi się jako król. Gut, ich kann die Punkte nur anschneiden, aber man merkt, es ist ein gewaltiges Kapitel. Ja mogę te aspekty tylko tak pobocznie wymienić, ale już po tych przykładach widzimy, jak zniosły jest ten rozdział. Gucken wir uns die Verse 2 bis 17 an. Obejrzyjmy sobie te wiersze od 2 do 17. Dann sehen wir, dass sie in einer zeitlichen Reihenfolge geschrieben sind. To widzimy, że są opisane w czasowej kolejności. Es fängt an mit Abraham. Zaczyna się Abrahamem. Und es endet bei der Wegführung. I kończy się uprowadzeniem. Es ist alles zeitlich in der richtigen Reihenfolge geschrieben. Wszystko czasowo w naprawdę zgodnej kolejności. Aber ihr habt gehört, ich habe gesagt ab Vers 2. Ale słyszeliście, że powiedziałem, że to dopiero od 2 wiersza tak jest. Denn das gilt nicht für Vers 1. Bo to nie dotyczy 1 wiersza. Das heißt nämlich in Vers 1 nicht des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids. Bo w 1 wierszu nie czytamy, że Jezus Chrystus syn Abrahama i później syn Dawida. Sondern es heißt des Sohnes Davids und des Sohnes Abrahams. Ale czytamy syn Dawida, a potem syn Abrahama. Und das ist die falsche zeitliche Reihenfolge. A to jest odwrotna kolejność czasowa, błędna po prostu. Das heißt, manchmal unterbricht Gott die zeitliche Reihenfolge. Więc nieraz, jak Bóg pisze swoje słowo, przerywa kolejności jakieś. Und dann steht das immer mit einer ganz wichtigen geistlichen Belehrung in Verbindung. Ale czyniąc to, czyni to z konkretnym duchowym celem. Ja, diese erste, ich sag mal, Unterbrechung findest du schon im ersten Buch Mose. Pierwsze takie przerwanie jakiejś kolejności znajdziesz już w pierwszej księdze Mojżeszowej. In 1. Mose 10 heißt es dreimal, dass die Völker nach ihren Sprachen auf der Erde verteilt werden. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 10. rozdziale, czytasz 3 razy o tym, że narody zostały rozproszone według języków, które mówili. Aber die Sprachverwirrung und den Turmbau zu Babel hast du erst in Kapitel 11. Ale w ogóle opisanie tego faktu, że nastały języki, znajdujemy dopiero w 11 rozdziale. Es ist also völlig klar, dass Kapitel 10 nach Kapitel 11 spielt. Więc jasne jest, że jeśli Bóg w 10 rozdziale już o tym mówi, to naprawdę ta informacja musiałaby być dopiero po 11 rozdziale. Trotzdem verändert Gott diese Reihenfolge. A jednak Bóg zmienia tą kolejność. Mówi o tym najpierw. Ich brauche es in 2 Sätzen zu sagen. Więc wyjaśniając tą sprawę 2 zdaniami. Kapitel 10 beschreibt dir die Linie der Menschheit nach dem Fleisch. 10. rozdział Księgi Mojżeszowej pierwszej opisuje linię ludzkości według tej natury ich złej, według ciała. Die Linie ohne Gott. Ta linia potomstwa bezbożna. Sie endet in dem Turmbau zu Babel. Która kończy się budową wieży Babel. Sie werden zerstreut werden. I tym, że będą rozproszeni. Und man wird ihrer nicht mehr gedenken. I nikt nie będzie ich wspominał. Das ist ernst, falls hier jemand sitzt, der noch keine Entscheidung für Gott getroffen hat. To jest bardzo poważne dla ciebie, jeśli ty jeszcze nie zdecydowałeś się dla Boga. Dann gehörst du zu dieser Linie. Bo jeśli tak jest, to należysz do właśnie tego potomstwa. Noch ruft Gott dich in Gnade. Jeszcze Bóg w łasce wzywa cię. Aber irgendwann ist diese Zeit einmal zu Ende. Ale kiedyś ten czas się skończy. Und wenn du dich nicht für Gott entschieden hast, jeśli nie zdecydujesz się dla Boga, dann wird man sich nicht mehr an deine erinnern. To nikt ciebie nie będzie już nigdy wspominał. Aber in Kapitel 11 haben wir nach dem Turmbau zu Babel die Linie mit Christus. Ale w 11 rozdziale, po budowie, albo przy tej budowie Babel, widzimy linię Chrystusa. Sie führt über Abraham zu David.
która przez Abrahama prowadzi aż do Dawida. Und über David, wie Matthäus 1 ist, und zeigt bis auf Jesus Christus. I przez Dawida, tak jak Mateusza 1 nam pokazuje, do Pana Jezusa samego. Ich will eben die beiden entscheidenden Stellen noch zeigen. Chciałbym te dwa decydujące miejsca tu wskazać. Das ist einmal Kapitel 10, Vers 25, glaube ich. Pierwsza Mojżeszowa 10, 25. Jawohl, das ist Vers 25 und zwar der Name Heber. Widzimy to w tym imieniu Heber. Wenn du diesen Vers liest, dann lernst du, dass Heber zwei Söhne hatte, nämlich Peleg und Joktam. Jeśli czytasz o tym mężu tu Heber, to dowiesz się, że miał dwóch synów. Ab Vers 26 wird Peleg nicht mehr erwähnt, aber Joktam und seine Nachkommen. Od 26 wiersza jeden z tych synów Peleg już nie jest w ogóle wymieniony, tylko ten drugi, Joktam. Und wenn wir nur Kapitel 10 hätten, würden wir denken, Peleg hätte keine Söhne. Jeśli mielibyśmy tylko 10 rozdział, moglibyśmy stwierdzić, że Peleg nie miał własnych synów. Aber Joktam eben doch. A Joktam tak. Und Joktan ist jetzt diese Linie des Fleisches, die bis in den Turmbau zu Babel führt. A przez Joktama teraz prowadzi to całe potomstwo tej złej natury, tej zepsutej ludzkości, która kończy się budową wieży Babel. Und dann macht Gott plötzlich in Kapitel 11 einen Neuanfang mit Heber. Ale w 11 rozdziale Bóg robi, zaczyna taki nowy początek z Heberem. Vers 16. W 16 wierszu. Und Heber lebte 34 Jahre und zeugte Peleg. Że Heber miał 34 lata zrodził Pelega. Sein Bruder Joktam wird überhaupt nicht erwähnt. Jego brat Joktam w tym momencie w ogóle nie jest wymieniony. Hätten wir nur Kapitel 11, würden wir denken, Peleg hätte keinen Bruder gehabt. Jeśli mielibyśmy tylko 11 rozdział, myślelibyśmy, że Peleg nie miał brata. Das ist das, was ich eben sagte. To jest to, o czym przed chwilą mówiłem. Diese Linie ist abgeschnitten aus dem Land des Lebendigen, weil sie ohne Gott war. To potomstwo tych złych ludzi, ta linia jest po prostu ucięta w tym momencie, ponieważ byli bez Boga. Jetzt hast du die Linie Peleg und seine Söhne und so weiter. I teraz oglądamy już linię Pelega, ich synów, jego synów, tak dalej. Und es geht über Kapitel 11 am Ende in Kapitel 12 in Abraham und so weiter über. I ta linia przechodzi w 12 rozdziale i tak dalej do Abrahama i jego potomstwa. Siehst du, Gott hat diese geistliche Belehrung dadurch erreicht. Więc Bóg osiągnął, czyniąc to, pisząc właśnie tak, pewne duchowe nauczenie, weil er die zeitliche Reihenfolge unterbrochen hat. Czyniąc to w taki sposób, że po prostu przerywa jakąś kolejność logiczną albo czasową. Und er hat uns eine moralische Ordnung gegeben. Ale to ma swój moralny porządek i guck mal, das ist Matthäus 1. I tak właśnie jest też w Mateuszu 1. Durch diesen ersten Vers erfahren wir das Thema dieses Buches. Że w tym pierwszym wierszu, gdzie jest ta odwrotna kolejność, dowiadujemy się o głównym temacie tej księgi. Das ist der verheißene König, der Sohn Davids. Bo tu chodzi o zapowiedzianym królu syna Dawidowego. Das ist das Thema des Matthäus-Evangeliums. To jest tematem księgi tego listu. Aber es gibt noch einen Grund, warum Gott die Reihenfolge geändert hat. Ale jest jeszcze inny powód na to, dlaczego Bóg zmienił kolejność. Und ich möchte Vers 1 und 2 deswegen etwas anders lesen. Dlatego chciałbym pierwszy i drugi wiersz przeczytać troszkę w innym brzmieniu. Jesus Christus, der Sohn Abrahams, Abraham zeugte Isaac. Jesus Christus, Syn Abrahama, Abraham zrodził Izaaka. Hast du mal über diese direkte Nachbarschaft dieses Verses nachgedacht? Czy kiedyś rozmyślałeś o tym bezpośrednim takim sąsiedztwie, można powiedzieć, tego wiersza? Ich will mal eine Frage stellen. Chciałbym wam zadać pytanie. Wer war denn jetzt der Sohn Abrahams? Kto był synem Abrahama? War das Jesus Christus? Czy to był Jezus Chrystus? Oder war das Isaac? Albo Izaak? Hier ist es schwer, auf den ersten Blick zu erkennen. Według tego wiersza trudno byłoby to wyjaśnić. Jesus Christus, der Sohn Abrahams, Abraham zeugte Isaac. Jesus Christus, Syn Abrahama, Abraham zrodził Izaaka. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers hier. To jest bardzo ważny wiersz. Natürlich war Isaak der leibliche Sohn von Abraham. Oczywiście Isaak był bezpośrednim synem Abrahama. Aber diese sehr, sehr enge Verbindung dieser beiden Beziehungen zeigt uns, dass Isaak ein Bild von Jesus Christus ist. Ale ten tak ścisły związek opisany pokazuje, że Isaak był obrazem na Pana Jezusa. Weißt du schon, die Gläubigen im Mittelalter haben verstanden, dass 1. Mose 22, was wir heute hatten, von Jesus Christus spricht.
Wiecie, ciekawe jest, że już wierzący w średniowieczu, którzy nie mieli wiele pouczeń, zrozumieli to, że pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział, gdzie jest mowa o Izaaku, mówi o Panu Jezusie obrazowo. Aber sie hatten es verstanden aufgrund dieses Verses. Oni zrozumieli to na podstawie tego wiersza tutaj. Denn du hast keine Stelle im Neuen Testament, wo steht, dass Isaak ein Bild von Jesus Christus. Bo w żadnym miejscu, w Nowym Testamencie nie pisze bezpośrednio, Izaak jest obrazem na Jezusa Chrystusa. Das heißt, durch diese Umstellung der Reihenfolge hat Gott diese Verbindung hergestellt. Więc przez zmianę tej kolejności Bóg wyjaśnił ten obraz. Und das gleiche haben wir etwas später übrigens auch bei dem Sohn Davids. To samo widzimy też w przypadku syna Dawidowego. Ich lese das auch nochmal etwas anders. Chciałbym to też przeczytać troszkę innym brzmieniem. Jesus Christus, der Sohn Davids, Vers 6, David zeugte Salomo. Pierwszy wiersz, Jezus Chrystus, syn Dawida. Szósty wiersz, Dawid zrodził Salomona. Więc kto był synem Dawida? Natürlich wissen wir, dass der leibliche Sohn war Salomo. Oczywiście jego cielesnym synem to był Salomon. Aber in gewisser Weise Jesus Christus auch. Ale w pewnym znaczeniu też i Jezus Chrystus. Und so verbindet Gott auch den Sohn von David, also Salomo, mit dem Herrn Jesus. I w taki sposób, czyniąc to, Bóg łączy syna Dawida, Salomona, z Panem Jezusem. Und ich werde jetzt zeigen, was das bedeutet. I teraz wam wyjaśnię, co to znaczy. Denn beide Namen sprechen von einer unbeschreibbaren Liebe. Bo obydwa imiona mówią o nieopisanej miłości. Das erste ist in 1. Mose 22. Pierwszą rzeczą znajdujemy w pierwszej Mojżeszowej. Und da können wir vielleicht zunächst einmal hingehen. I tam moglibyśmy teraz zerknąć. Denn da lesen wir Vers 2. 22 rozdział, w drugim wierszu. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz. Wir merken dieses Hauptcharakteristikum, den du lieb hast. Widzimy tą główną cechę tu podkreśloną, którego miłujesz. Warum ist das so erstaunlich? Dlaczego jest to takie wzniosłe? Hatten die anderen Eltern ihre Kinder nicht lieb, die vorher alle in der Bibel erwähnt werden? Czy inni rodzice nie miłowali swoich dzieci? Natürlich liebten sie sie. Oczywiście miłowali ich. Aber es steht nirgends so. Ale nigdzie o nikim takim jest napisane. Das ist das erste Mal, dass das Wort Liebe überhaupt in der Bibel erwähnt wird. To jest pierwszy raz, że w Słowie Bożym w ogóle jest użyte słowo miłość. Und das beschreibt die Liebe von Abraham zu Isaak. I to opisuje miłość Abrahama do Izaaka. Zu diesem einzigen Sohn, den er wirklich lieb hatte. Do tego jedynego syna, którego naprawdę miłował. Das heißt, wenn Jesus Christus, der als der Sohn Abrahams bezeichnet wird, więc jeśli Jezus Chrystus teraz jest tu wymieniony jako syn Abrahama, dann beschreibt Gott sozusagen sein Liebesverhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn. To Bóg tymi słowy opisuje jego relacja miłości między Bogiem Ojcem a Synem. Und wir wissen, wie vollkommen dieses Liebesverhältnis gewesen ist. A my dokładnie wiemy, jak doskonała była ta relacja miłości między Ojcem a Synem. Ein Isaak ließ sich auf den Altar legen. Widzieliśmy w przypadku Izaaka, który jest obraz na Pana Jezusa, pozwolił się położyć na ołtarzu. Auch das ist etwas, was wir uns kaum vorstellen können. Jest to rzeczą, którą po ludzku nie da sobie wyobrazić. Der steinalte Abraham, ten taki starusieńki Abraham w tym momencie, und Isaak in der Blüte seiner Kraft. A Izaak, można powiedzieć, w mocy młodości swojej. Und Isaak wehrt sich nicht. A Izaak nie broni się. Und lässt sich auf diesen Altar. I pozwala, aby ten staruszek związał go na ołtarzu. Da siehst du, was hier Liebe bedeutet. Teraz zrozumiesz, co to znaczy miłość. Es ist diese Liebesbeziehung, dass der Herr sich hingab am Kreuz von Golgatha. To jest ta miłość, która Panu Jezusie doprowadziła, że dał się złożyć na ołtarzu Golgoty. Und zwar freiwillig. I to dobrowolnie. Weißt du, es gibt einen Punkt, das beschreibt uns dieses Bild nicht. Jest jedna rzecz, która to wydarzenie nam nie wyjaśnia. Nämlich, dass der Herr Jesus alles im Voraus wusste. Mianowicie to, że Panie Jezus powiedział już wcześniej. Ja rano to widzieliśmy. Denn ich denke, dieser Wortwechsel zwischen Abraham und Isaak besteht aus zwei Gründen. Myślę, że ta rozmowa pochodzi od pierwszej Mojżeszowej 22 między Abrahamem i Izaakiem. Wymieniony jest tylko w
Vers 7. In Wierszu widzimy, da heißt es in der Mitte, und er sprach, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Das heißt, dieser erste Teil des Verses beschreibt uns die Unwissenheit von Isaak. Więc ta pierwsza część tego wiersza opisuje nam niewiedzę Izaaka. Es ist nur ein schwaches Bild. To jest tylko słaby obraz. Und trotzdem ein so herrliches Bild. A jednak tak wzniosły obraz. Es gibt allerdings kein Bild im Alten Testament, das uns beschreibt, dass Jesus Christus allwissend gewesen ist. Ale żaden z obrazów, które były słabe w Starym Testamencie, nie opisały nam wszechwiedzę Pana Jezusa. Vielleicht eines der ganz großen Wunder überhaupt. To jest może jedno z tak wiele wielkich cudów w ogóle. Dass jemand, der alles wusste, ja gesagt hat zu dem Willen seines Gottes und Gottes. Że ktoś, który wszystko wiedział, powiedział tak do woli Ojca. Das ist eine solche Herrlichkeit, to jest tak wzniosła chwała Pana Jezusa, dass Gott sie nicht im Alten Testament durch ein Bild beschreiben kann. Że Bóg ten aspekt chwały nie opisał w jakimś obrazie w Starym Testamencie. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, dass dieser Dialog stattfindet. Ale jeszcze mamy drugi powód, dlaczego ta rozmowa między Abrahamem i Izaakiem miała miejsce. Denn wir haben hier zwei einzigartige Dinge in Kapitel 22. Bo widzimy w tym rozdziale dwie szczególne rzeczy. Was du sonst nirgends im Alten Testament findest. Rzeczy, które nigdzie w Starym Testamencie poza tym nie znajdziesz. Das liegt in der Antwort, die Abraham gibt. Widzimy to w odpowiedzi Abrahama. Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. Który mówi, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie. Noch eine einzige andere Stelle haben wir, die fast parallel hierzu steht. Jest jeszcze jedno miejsce w Słowie Bożym, które jest prawie równoległe do tego miejsca. Und die haben wir heute Morgen auch gelesen. I to miejsce też dzisiaj rano czytaliśmy. 1. Mose 3. Pierwsza Mojżeszowa 3. Dass im Endeffekt Gott Adam und Eva bekleidet. Że ostatecznie Bóg sam przyodział Adama i Ewę. Das sind die beiden einzigen Stellen, die ich kenne, wo wir lernen können, dass Gott sich das Opfertier selbst ausgesucht hat. To są jedyne miejsca, w których ja znam, że Bóg sam wybrał ofiarę. Alle Passalämmer, die dargebracht wurden, bo wszystkie ofiary paschalne, które były składane w Starym Testamencie, die hat sich der Israelit ausgesucht. Wybierał Izraelita jakiś. Alle Opfer, die im dritten Buch Mose beschrieben werden, suchte sich jeweils der Sünder aus. A wszystkie ofiary w trzeciej księdze Mojżeszowej wybierał grzesznik, który przynosił tę ofiarę. Deswegen spricht der Hebräerbrief von diesen Opfern auch nur von einem Schatten. I dlatego list do Hebrajczyków, mówiąc o tych ofiarach starotestamentowych, mówi, że one były tylko cieniem na coś lepsze. Weil sie in so vielen Punkten hinter der Wirklichkeit hinterherlaufen. Bo one w tylu aspektach słabsze są niż ten obraz doskonały Pana Jezusa. Denn dieses Opfer im Neuen Testament hat sich eben Gott ausgesucht. Bo tą ofiarę Nowego Testamentu Bóg sobie upatrzy. Ich möchte noch eine zweite Stelle hier kurz erwähnen. Chciałbym jeszcze drugi aspekt wymienić. Was passierte mit einem Opfer, das im Alten Testament dargebracht wurde? Co działo się z ofiarą, która w Starym Testamencie została składana? Das Tier wurde ausgesucht. Najpierw wybierało się zwierzę. Das Tier wurde getötet. Później zabijało się je. Das Tier wurde zerlegt. Po trzecie, dzieliło się na części. Und je nach Regel wurden besondere Teile geopfert. I w zależności od prawa, jakie obowiązywało, jakąś daną część składało się w ofierze. Ist das die Reihenfolge des Opfers unseres Herrn am Kreuz? Czy to jest kolejnością ofiary Pana Jezusa na krzyżu? Natürlich nicht. O, oczywiście nie. Unser Herr wurde lebend an das Kreuz genagelt. Bo Pan Jezus nie został najpierw zabity, a potem ofiarowany, tylko żywcem ofiarowany. Und erst nach den 6 Stunden, nach den 3 Stunden der Finsternis. I dopiero po 3 godzinach ciemności, po, można powiedzieć, najbardziej gorącej chwili tej ofiary. Nachdem er sagen konnte, es ist vollbracht. Kiedy zawoł wykonało się. Übergab der Herr seinen Geist und starb. Dopiero wtedy Pan oddał ducha i zmarł. Diese Reihenfolge hast du in keinem Opfer im Alten Testament. Tą kolejność nie widzisz żadnej z ofiary Starego Testamentu. Doch, hier, das ist die Ausnahme. Tylko tu, ale to jest wyjątek. Ein Isaak wurde lebend auf den Altar gelegt. Isaak też został położony żywcem na ołtarzu. Ganz am Ende nahm Abraham das Messer, um ihn zu töten. I dopiero pod koniec
Abraham wziął nóż, aby go zabić. Ale Engel Boży to powstrzymał. Merkst du, was das hier für ein gewaltiges Kapitel ist? Rozpoznajesz teraz, jaki wzniosły jest ten rozdział. Für ein gewaltiges Vorbild auf den Herrn Jesus. Jak wzniosły przykład albo obraz skazujący na Pana Jezusa. Verstehen wir jetzt, warum es in Matthäus 1 heißt? Rozumiemy teraz, dlaczego tu w Ewangelii Mateusza czytamy? Sohn Abrahams, Abraham zeugte Isaac. Że to był syn Abrahama, a Abraham zrodził Izaaka. Weil es ein so gewaltiges Vorbild ist. Bo jest to tak wzniosły obraz, wskazujący na niego. Das ändern dieser Reihenfolge in Vers 1 ist kein Zufall. Więc zmiana tej kolejności w tych wierszach nie jest przypadkowa. Es ist die Sprache Gottes. Tak jest mowa Boża. Wir lernen noch etwas von Abraham, ich will es kurz erwähnen. Ale uczymy się od Abrahama jeszcze jedną rzecz. Abraham ist der Träger der Verheißungen. Abraham był, można powiedzieć, nosicielem albo przekazującym obietnic, które Bóg dał. Jako pierwszy. In Galater 3 wird Abraham als der Vater der Gläubigen bezeichnet. Dlatego w liście do Galacjan Abraham jest nazywany ojcem wierzącym. Und zwar egal, ob sie aus den Juden oder aus den Nationen stammen. Czy pochodzili z Żydów, czy z narodów. Das heißt, dieser Segen durch Abraham strömt aus zu allen Menschen, die zu Gott kommen. Więc to błogosławieństwo, które Abraham otrzymał, przechodzi przez Abrahama do wszystkich ludzi. Also nicht nur zu den Juden. Więc nie tylko do Żydów. Sondern auch aus denen, zu denen aus den Heiden. Ale też do tych, którzy pochodzili z narodu. Jeder, der zu Gott kommt mit seiner Sündenschuld. Każdy, który do Boga przychodzi z winą grzechu jego. Ist ein Sohn Abrahams. Staje się synem Abrahama. Steht damit unter dem Segen Abrahams. I automatycznie stoi pod błogosławieństwem Abrahama. Unter der Verheißung, die Abraham hatte. Włączony jest te obietnice, które Abraham otrzymał. Und wird die Ewigkeit bei Gott verbringen. I spędzi wieczność u Boga. Wir müssen zu dem anderen Namen gehen, Sohn David. Teraz przejdźmy do tego kolejnego imienia, syn Dawidowego. Dort wird uns übrigens die gleiche Liebesbeziehung beschrieben, aber noch vollkommener. W tym przypadku też jest nam pokazana ta relacja miłości, ale w jeszcze bardziej doskonały sposób. Und zwar haben wir das in 2. Samuel 3, 12. To widzimy w drugiej księdze Samuela 12. Das ist ganz interessant. To jest bardzo ciekawe. Weißt du, warum eigentlich Salomo Salomo heißt? Czy ty wiesz, dlaczego Salomon nazywał się Salomon? Warum er sogar noch den Namen Jedidia bekam? Dlaczego otrzymał dodatkowo imię Jedidia? Weil er geliebt worden ist. Bo był umiłowanym. Aber interessanterweise heißt es nicht, dass David ihn liebte. Ale ciekawe jest to, że nie czytamy, że Dawid go miłował. Sondern Gott liebte ihn. Ale Bóg miłował go. Jetzt wird diese Liebesbeziehung noch mehr auf die Ebene zu Gott gelenkt. Teraz ta relacja miłości jeszcze bardziej sięga na ten poziom Boży. Das ist ein gewaltiger Vers in Vers 24 und 25. Więc w drugiej księdze Mojżeszowej 12 rozdział jest to bardzo wzniosły wiersz. Und sie gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomo. 2. Mose 12, Vers 24. Druga księga Samuela 12:24, że potem urodziła syna, któremu nadał imię Salomon. Und der Herr liebte ihn. A Pan go miłował. Seltsam, oder? Dziwne, nie? Als wenn David ihn nicht lieben würde. Tak, jakby Dawid go nie miłował. Natürlich liebte David ihn. Oczywiście go miłował. Aber Gott hat es extra so geschrieben, weil er uns hier ein herrliches Bild zeigen möchte. Ale Bóg to tak napisał, bo chciał nam tylko dać szczególny obraz. Denn guck mal, wie es weitergeht. Bo czytaj dalej. Und er sandte durch Nathan den Propheten und gab ihm den Namen Jedidia. I poruczył go opiece Natana, proroka, a ten nadał mu imię Jedidia. Um des Herrn willen. Umiłowany przez Pana, bo ze względu na Pana. Denn Jedidia bedeutet geliebt durch Jah, geliebt durch den Herrn. Bo Jedidia to oznacza umiłowany przez Pana. Das ist nicht hier ein gewaltiger Vers? Czy to nie jest wzniosły wiersz? Er bekommt den Namen Jedidia, weil er geliebt war von seinem Gott. Został nazwany Jedidia, bo był umiłowanym przez Boga.
Du, das ist Gott so wichtig, dass er Boga tak ważną rzeczą, dass er so mit einer zweiten Stelle bezeugt, że poświadcza ten fakt jeszcze drugim wierszem. Und da, wo wir es gar nicht vermuten würden, w miejscu, gdzie nigdy byśmy o tym nie pomyśleli, im Buch Nehemia, księdze Nehemiasza. Und zwar am Ende, pod koniec tej księgi, Kapitel 13, 13 rozdział, Vers 26, 26 wiersz. In der Mitte, und seinesgleichen unter den vielen Nationen kein König gewesen, und er war geliebt von seinem Gott. A wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był ulubieńcem, albo umiłowanym przez Boga. Das heißt, hier wird uns also in einer wunderbaren Weise wieder diese Liebesbeziehung beschrieben. Więc tu w taki szczególny sposób nam jest pokazana ta relacja miłości. Und das Interessante ist, ale ciekawą rzeczą jest to, das was von David ausging, von Salomo ausging, że to co pochodziło od Salomona, erstreckte sich wieder zu allen Völkern. Znowu rozpowszechniło się do wszystkich narodów. Aber diesmal nicht in der Form, dass die Völker Segen empfingen. Ale tym razem nie w taki sposób, że narody otrzymały błogosławieństwo. Sondern diesmal in der Form, dass sie kommen, um anzubeten. Ale tym razem z tego względu, żeby przyszli i składali hołd. Psalm 72. Psalm 72. Dort heißt es schon in Vers 1 für Salomo. I tu czytamy Salomonowy, albo dla Salomona. Und jetzt möchte ich nur lesen aus Vers 11. Teraz chciałbym przeczytać tylko z 11 wiersza. Und alle Könige werden vor ihm niederfallen, alle Nationen ihm dienen. Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, niech mu służą wszystkie narody. Vers 17. 17 wiersz. Sein Name wird ewig sein. Niech imię jego trwa wiecznie. Solange die Sonne besteht, wird sein Name gesprochen. Niech imię jego kwitnie, póki świeci słońce. Und in ihm wird man sich segnen. Niech ludzie błogosławią się nim albo w nim wzajemnie. Alle Nationen werden ihn glücklich preisen. Niech sławią go wszystkie narody. Also noch einmal, sowohl der Name Sohn Davids als auch Sohn Abrahams bezeichnen die Liebesbeziehung zwischen dem Vater und seinem Sohn. Więc uczymy się, że zarówno imię Abrahama, jak i Dawida pokazują nam tą relację miłości między ojcem a synem. Und beide Stellen weisen interessanterweise hin auf eine noch höhere Liebesbeziehung. A obydwa miejsca wskazują nam na jeszcze wznioślejszą relację miłości. Nämlich zwischen dem ewigen Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Na relację miłości między wiecznym Bogiem, Ojcem i Jego Synem Jezusa Chrystusa. Beide Namen stehen in Verbindung mit denen aus den Juden und denen aus den Nationen. Obydwa imiona są połączone z tymi, którzy pochodzą z Żydów i z tymi, którzy pochodzą z narodów. Der Name Sohn Abrahams, dass die Segnungen ausfließen zu allen Gläubigen, egal woher sie kommen. Ponieważ Abraham był ten, o którym powiedziano, że od niego będzie wychodziło wszelkie błogosławieństwo przechodzące do wszystkich narodów, wierzących z narodów. Und der Name Sohn David, a imię syn Dawidowy, syn Dawida, dass jeder, der ein Kind Gottes ist, że oznacza, że każdy, który jest dzieckiem Bożym, völlig egal woher er kommt, niezależnie skąd pochodzi, jemand sein soll, der Gott etwas bringt, ma być kimś, który znowu na odwrót przynosi Bogu coś. Ich war der Name Sohn Abrahams, heißt, wir haben was empfangen. A więc uczymy się. Imię Abraham mówi nam, że my coś otrzymaliśmy. Der Name Sohn Davids bedeutet, dass Gott etwas empfängt von uns. A imię Dawida uczy nas, że my dajemy Bogu coś. Ist das etwas, womit auch dein Herz gefüllt ist? I teraz pytanie do Ciebie, czy to jest coś, co wypełnia też Twoje serce? Nicht nur mit Dankbarkeit, was Jesus für dich tat. Nie tylko wdzięcznością, co Pan Jezus uczynił dla Ciebie. Und dass du auch Gott etwas erzählen kannst von seinem Sohn Jesus Christus. Ale czy ty jesteś w stanie też sam opowiedzieć Ojcu coś o Jego Synu? Dass wir wirklich Anbeter sind. Że jesteś w stanie tym samym być wielbicielem? Das ist schön, dass dieses Evangelium so beginnt, oder? To jest tak wzniosłe, że Ewangelia zaczyna się tak, prawda? Auf der einen Seite sind solche da, die anbeten. Z jednej strony widzimy takich, którzy uwielbiają. Das sind die, die unendlich viel empfangen haben. To są ci, którzy niewysłowieniem dużo otrzymali. Weißt du, wir dürfen das jetzt freiwillig tun. A my możemy czynić to dzisiaj dobrowolnie.
In der Zukunft wird sich einmal jedes Knie vor ihm beugen müssen. Ale w przyszłości każdy, czy chce, czy nie chce, będzie musiał zgiąć kolano przed nim. Die, die es jetzt nicht freiwillig tun, ci, którzy nie czynią do dzisiaj dobrowolnie, wird Gott einmal zwingen, Bóg kiedyś ich zmusi, damit dieser Sohn Davids wirklich zu seiner Ehre kommt. Żeby ten syn Dawida otrzymał swoją chwałę przez wszystkich. Nun, wir haben noch zwei weitere Namen. Mamy jeszcze dwa inne imiona. Ich kann die Uhr glücklicherweise nicht sehen von hier. Na szczęście nie widzę zegara. Do północy. Bis Mitternacht. Und diese beiden Namen sind Jesus und Immanuel. I te dwa imiona to Jezus i Immanuel. Aber bevor wir uns das angucken, müssen wir auf dieses Problem zu sprechen kommen. Ale zanim wyjaśnimy to, musimy przyjrzeć się temu problemowi. Und dieses Problem ist Jekonia. I ten problem to jest ten tak zwany Jekonia. Denn von Jekonia haben wir diese Prophezeiung. Aha. Jekonia. Ja, er hat zwei Namen. Er heißt Jekonia und er heißt Joachim. On ma dwa imiona. Najpierw raz się nazywa Jechoniasz, a raz Joachim. Jetzt muss ich hoffe, ich die Stelle finde. Ich glaube, im Propheten Jeremia. Znajdźmy to miejsce w proroku Jeremiasza. Und wieder 33 oder 22 am Ende. Ah ja, Kapitel, nein. Kapitel 22, Vers 30. 22, rozdział, 30 wiersz. So spricht der Herr, schreib diesen Mann als kinderlos, als einen Mann, der kein Gelingen hat in seinen Tagen. Denn von seinen Nachkommen wird nicht einer gedeihen, der auf dem Thron David sitze und fortan über Juda herrsche. Tak mówi Pan, zapiszcie męża tego jako bezdzietnego, jako męża, który przez całe jego życie się nie wiedzie, bo żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida i znowu panować w Judzie. Das heißt, wir haben jetzt ein riesiges Problem. Więc musimy powiedzieć, że mamy teraz problem. Keiner der leiblichen Nachkommen konnte auf dem Thron Davids mehr sitzen. Bo żaden z tych jego potomków nie miał prawa zasiąść na tronie Dawida, króla. Wie kann dann Jesus Christus jemals auf dem Thron Davids sitzen? Wie kann er der verheißene König sein, wenn die Linie abgeschnitten ist? Więc jak teraz Jezus Chrystus może zasiąść na tronie? Ten jest potomkiem tej linii, skoro ta linia została obcięta, można powiedzieć. Bo das Geheimnis liegt in Maria und Josef. Wyjaśnienie tej tajemnicy znajdujemy w Józefie i Marii. Das Geheimnis liegt zum einen daran, dass sie beide aus dem Hause David stammen. Tajemnica jest w tym, że obydwoje pochodzili z domu Dawidowego. Das heißt, sie waren miteinander verwandt. To znaczy, byli pokrewnieni. Das zweite liegt darin, drugą rzeczą widzimy w tym, dass Josef nicht der leibliche Vater des Herrn Jesus war. Że Józef nie był cielesnym ojcem Pana Jezusa. Sondern er wurde der Vater aufgrund von Adoption. Stał się ojcem na podstawie adopcji. Denn nachdem die Jungfrau Maria schwanger war, bo gdy Maria, dziewica, poczęła, heiratete David Maria. David? Josef. Heiratete Josef Maria. Wtedy Józef ożenił się z Marią. Dadurch wurde auch der Nachkomme von Maria, also der Herr Jesus, in diese Linie von Josef adoptiert. I z tego względu Pan Jezus, potomek tak jakby, został zaadoptowany w tą linię. Das heißt, diese Segnungen, die Maria gehörten und die Josef gehörten, flossen zusammen in diese Familie. Więc błogosławieństwa, które otrzymał Józef i Maria, łączyły się w tej rodzinie. Damit das passieren konnte, żeby to mogło mieć miejsce, musste noch etwas passieren. Musiało się stać jeszcze coś. Czekaj, dass ich das finde. Mam nadzieję, że to znajdę. Es handelt sich um die Töchter Zelophats. Mam na myśli teraz córki Zelophada. Wo ist das? Zelophada. Foto Mose, oder wo ist das? Das
gucken, ob ich das finde. Ja, ich kann gehen. Weißt du mal, wo das steht? Mose 27. Ja, das könnte gut sein. Ja, danke schön. 4. Mose 27. 4. Mose 27. Dort hatte der Vater im Endeffekt nur Töchter. Widzimy, że tu ten ojciec posiadał tylko córki. Vers 3. Und er hatte keine Söhne. Trzeci wiersz. Nie miał synów. Und damit wäre sozusagen das Erbteil, der Segen, wäre jetzt verlustig gegangen und auf andere verteilt worden. To oznaczało, że Judowskie, kto nie miał synów, tracił błogosławieństwo. Przechodziło na innych, na krewnych. Und dann sagen die Töchter in Vers 4, warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Familie, weil er keinen Sohn hat? Ale córki tego syna wpada, mówię teraz w czwartym wierszu, dlaczego imię naszego ojca, który nie miał syna, ma zniknąć pośród jego rodziny? Gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters. Daj nam posiadłość wśród braci naszego ojca. Und Mose brachte ihre Rechtssache vor den Herrn. A Mojżesz przedłożył ich sprawę Panu. Etwas später, dann ich glaube jetzt irgendwo Kapitel 36. Troszkę później, w 36 rozdziale, dowiadujemy się. Vers 6. Und erstmal Vers 5, da gibt Mose den Kindern Israel nach dem Befehl des Herrn und sprach. W 5. wierszu Mojżesz daje synom izraelskim według rozkazu Pana. Das ist das Wort, das der Herr bezüglich dieser Töchter Zelofhads geboten hat, indem er sprach. Pan wydał w sprawie córek Zelofhada taki rozkaz. Sie mögen dem, der in ihren Augen gut ist, zu Frauen werden. Niech wychodzą za mąż. Za kogo im się podoba? Nur sollen sie einem aus dem Geschlecht des Stammes ihres Vaters zu Frauen werden. Lecz wolno im za mąż wychodzić tylko w obrębie rodu swego ojca. Damit sie das Erbteil im Endeffekt nicht verlieren. Z tego powodu, żeby nie utracili dziedzictwo ojca. Was für eine gewaltige und wichtige Voraussetzung hier im 4. Buch Mose. Więc jaki ważny warunek tutaj w tej księdze? Ja, bis dahin sagte das Gesetz, wenn nur Töchter da sind, war das Erbteil und der Segen verloren. Bo to był pewien wyjątek z tego względu, że jak ktoś nie miał syna, to dziedzictwo traciło się. Und jetzt sagt Gott, nein, es gibt eine Möglichkeit, dass es behalten werden kann. A tutaj Bóg teraz mówi, jest pewna możliwość zachować to dziedzictwo w takiej sytuacji. Aber erstens dürfen die Töchter keinen Bruder haben. Ale po pierwsze, takie córki nie mogą mieć cielesnego brata. Denn sonst geht es direkt in die Linie des Bruders. Bo inaczej oczywiście to błogosławieństwo przechodzi na brata. Und zweitens müssen sie einen heiraten aus dem gleichen Stamm. A po drugie muszą pobrać się z kimś z tego samego plemienia. So, Gott hat damals dafür gesorgt, dass dieser Zelofhad nur Töchter hat. W tym przypadku Bóg sam się zatroszczył o to, że ten Zelofhad miał tylko córki. Gott hat das ihnen ins Herz gelegt, dass sie mit dieser Angelegenheit zu Mose kamen. Bóg włożył tym córkom to w serce, żeby z tą sprawą przyszli do Boga. Und Gott hat diese göttliche Antwort hier gegeben. I Bóg dał taki Boży wyrok, albo odpowiedź. Voraussehend auf Matthäus 1. Już myśląc o Mateuszu 1 rozdział. Voraussehend, dass er einmal sagen wird, dass Jekonia keinen Nachkommen auf seinem Thron haben wird. Wiedząc, że Jekoniasz, późniejszy potomek, nie miał prawa mieć potomka siedzącego na tronie. Siehst du, das ist Matthäus 1, als die Zeit erfüllt war. To właśnie jest Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, kiedy czas wypełnił się, pełna czasu nastała. Es gab wahrscheinlich kein anderes, ich sag mal, verlobtes Paar auf dieser Erde, worauf das alles zutraf. Myślę, że nie była druga zaręczona para na tej ziemi, której dotyczyły wszystkie te warunki. Sie kommen beide aus dem gleichen Stamm. Obydwoje pochodzili z tego samego plemienia. Beide aus dem Hause Davids. Obydwoje z domu Dawidowego. Maria hatte keinen Bruder. Maria nie miała brata. Das heißt, das Erbteil wäre eigentlich verloren gegangen. Więc tak naprawdę jej dziedzictwo utraciłoby się. Doch jetzt heiratete sie jemanden aus dem Stamme David. Ale pobrała się z kimś z rodu Dawidowego. Also blieb ihr Erbteil erhalten aus der Linie David. Więc zachowała dziedzictwo pochodzące z rodu albo z linii Dawida. Josef war aus dieser Königslinie. Josef znowu był z tej linii królewskiej. Aber der Herr Jesus war nicht sein leiblicher Sohn. Ale Pan Jezus nie był jego cielesnym synem. Also saß keiner aus dem Hause Jekonias jemals wieder auf dem Thron. Więc rzeczywiście spełniło się to, że nikt z potomków Jekoniasza nigdy zasiadł na tronie. Aber durch Adoption.
war es plötzlich möglich. Ale przez adopcję stało się to możliwe. Noch einmal, Jeremia sagt, kein leiblicher Nachkomme je konjasz. Bo Jeremiasz ciekawie jest to, powiedział, że żaden cielesny potomek nie mógł zasiąść. Eine Adoption war aber möglich. Ale adopcja była możliwa. Und das unter anderem wegen dieser Stelle aus 4. Mose 27 und 36. A to z powodu miejsca z 4. Księgi Mojżeszowej 27. Verspüren wir, was das hier für ein gewaltiges Kapitel ist. Czujemy trochę tego, dlaczego to jest taki wniosły rozdział. Du sollst seinen Namen Jesus nennen. Masz dać mu imię Jezus. Ich glaube, ich brauche nicht viel dazu zu sagen. Myślę, niewiele muszę do tego powiedzieć. Es spricht von seiner tiefsten Erniedrigung. To imię mówi o jego największym, najniższym uniżeniu. Apostelgeschichte, 2. Vers, den man sich nicht dick genug unterstreichen kann. Wiersz z Dziejów Apostolskich, którego nie można sobie wystarczająco grubo podkreślić. Ja, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig. Niech każdy, cały dom Izraela wie z pewnością, drugi rozdział, dass Gott ihn zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Że Bóg uczynił go Panem i Chrystusem. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ten Jezus, którego wy ukrzyżowaliście. Es spricht von seiner tiefsten Erniedrigung. Mówi to o jego najniższym uniżeniu. Von seinem Gehorsam bis zum Tod. O jego posłuszeństwie aż do śmierci. Und deswegen bekommt diesen herrlichen Namen Jesus. Dlatego dostaje ten, to zniosłe imię Jezus. Der Herr ist Rettung. To imię, które znaczy Pan jest zbawieniem. Wieder eine herrliche Botschaft hier in diesem Evangelium. Kolejne takie wzniosłe, taka wzniosła informacja w tej Ewangelii. Und ich sage nochmal, diese beiden Namen, die jetzt kommen, da strömt die Liebe direkt aus zu dir und zu mir. I te dwa imiona, które tu są wymienione, pokazują nam to miłość, która bezpośrednio do ciebie i do mnie wypływa. In einem Kapitel, wo fast nur Namen stehen. W rozdziale, w którym czytamy prawie tylko o imionach. Aber es ist so harmonisch. A jednak jest to takie harmonijne. Weiß ich, könnte jetzt noch viel sagen über die Frauennamen in den Versen 3 bis 16. Mógłbym wam jeszcze wiele opowiedzieć teraz dotyczące tych niewiast, które są wymienione. Keine Sorge, aber eigentlich hat kein einziger Name dort etwas zu suchen. Nie martwcie się, że będę tego czynił, ale tak naprawdę to ani jedna z tych imion nie ma nic do szukania. Nie, die eine wird zunächst gar nicht mit Namen genannt. Jedna z tych niewiast nawet nie jest wymieniona po imieniu. Tylko jest o niej powiedziane żona Uriasza. Die war sowieso keiner aus dem Volk Israel. Bo ona nie była osobą bezpośrednio urodzoną w ludu izraelskim. Eine Rahab, war sie aus dem Volk Israel? Czy Rahab była urodzoną? Nein, sie war eine Kanaaniterin. Nie, ona była Kanaaniterin. Kriegt regelmäßig das Kennzeichen die Hure. I regularnie o niej jest mowa tylko to, że była szewcznicą albo cudzołożnicą. Hat Ruth hier etwas zu suchen? Czy Ruth tu miała coś do szukania w tym miejscu? Eine Moabitin? Która była Moabitką? Von denen bis auf viele Geschlechter hin überhaupt keiner was in der Familie Gottes zu suchen hatte? Lud, o którym Bóg powiedział, że aż do kilkudziesiątego pokolenia nikt z nich nie miał w ogóle mieć styczności z tym Bożym. Wir merken, wie harmonisch das ist. Widzimy, jak harmonijny jest ten rozdział. Du sollst seinen Namen Jesus nennen. Masz nazwać jego imię, dać mu imię Jezus. Rettung auf der Grundlage von Gnade. Jest to, mówi to o zbawieniu na fundamencie łasce. Wie gesagt, die Zeit reicht nicht, aber du wirst merken, dass auch bestimmte Könige gar nicht erwähnt werden. Czas nie wystarczy nam, żeby to wszystko wyjaśnić, ale zauważysz, że w tej linii tutaj tych potomków nawet kilku z królów w ogóle nie są wymienione. Andere völlige Gottlose werden erwähnt. A kilku z totalnie bezbożnych królów są wymienione celowo. Das Ganze dient nur zur Bestätigung, dass man seinen Namen Jesus nennen soll. I to wszystko tylko po to, aby utwierdzić, że imię Jego jest Jezus, to znaczy Pan jest zbawieniem tych wszystkich ludzi. Der sein Volk erretten wird von ihren Sünden. Który zbawi lud swój od grzechów jego. Auch wenn sie zum Teil nicht wollten. Nawet jeśli niektórzy z nich tego sami nie chcieli. Aber die Gnade ist freiwillig. Ale łaska Boża jest dobrowolną rzeczą. Ich hoffe, dass jeder hier diese Gnade angenommen hat. I mam nadzieję, że każdy tu tą łaskę przyjął. Jetzt haben wir noch einen Vers, wo ich kurz was zu sagen muss. Jeszcze mam jeden wiersz, o którym chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów. Vers 22, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet wird. 22, wiersz.
aby wszystko to się stało, aby tę miłość Słowo Pańskie wypowiedziane. Ale zapomniałem takie wstępne słowa tego wiersza. Dies alles geschah. To wszystko się stało. Also nicht nur die Sache, dass man seinen Namen Jesus nennen soll. Więc nie tylko ta rzecz, że nazwali go imię Jezusa, sondern der Sohn Davids war. Ale stało się też to, że był synem Abrahams, że był synem Abrahama. Alles das geschah, damit erfüllt würde, was über ihn gesagt wurde im Alten Testament. Wszystko to się stało, aby spełniło się Słowo Pańskie zapowiedziane w Starym Testamencie. Warum ist das so immens wichtig? Dlaczego jest to takie ważne? Guck mal, die Antwort hast du in Johannes 10. Odpowiedź na to znajdujesz w Jana 10 rozdziale. Da reden wir, da lesen wir etwas von dem Hirten, der in den Hof der Schafe kam. Czytamy tam o pasterzu, który wszedł w to stadnie, tą owczarnię. Aber das Interessante ist, dass dieser Hirte durch eine Tür ging, um in diesen Hof der Schafe zu kommen. Ale ciekawe jest to, że ten pasterz przechodzi przez drzwi, żeby wejść w tą owczarnię. Nun, wir haben in Johannes 10 drei verschiedene Türen. A w Jana 10 rozdziale czytamy o trzech drzwiach. Interessant ist für uns jetzt nur die erste. Ale dla nas ciekawe jest, są tylko te pierwsze drzwi. Denn diese erste Tür ist die Tür, die geöffnet werden musste. Bo pierwsze drzwi to były drzwi, które trzeba było otworzyć. Allerdings nicht durch den Hirten selbst. Ale nie przez pasterza. Sondern durch einen Türhüter. Ale przez takiego stróża. Und dieser Türhüter ist Gott. A ten stróż jest nikt inny jak. Ja, warum öffnete Gott plötzlich die Tür bei diesem Hirten und nicht bei all den anderen Menschen, die mit super Erlösungsprogrammen kamen? Dlaczego Bóg akurat w przypadku tego pasterza otworzył drzwi, a nie w przypadku tych wielu innych super pasterzów, którzy przyszli z niesamowitymi pomysłami zbawienia ludzkości? Ganz einfach, weil diese Tür das Alte Testament ist. Z tego powodu, bo te drzwi to są drzwi Starego Testamentu. Das heißt, Gott konnte diese Türe öffnen. To znaczy, Bóg mógł w tym przypadku otworzyć te drzwi, weil jemand vor dieser Tür stand, der das Alte Testament erfüllt hatte. Bo przed tymi drzwiami stała osoba, która spełniła wszystko to, co w Starym Testamencie było rozkazane. Die ganzen Prophezeiungen, die auf ihn gesprochen waren, erfüllte er vollkommen. Dodatkowo wszystkie proroctwa dotyczące tej osoby spełnił on. Und so konnte Gott diese Tür öffnen. I z tego względu mógł otworzyć te drzwi. Und so hatte er das Anrecht, den Namen Jesus zu tragen. Miał prawo być nosicielem imienia Jezus. So hatte er das Anrecht, sein Volk zu erretten. Miał prawo zbawić ludzi. Das war die Grundvoraussetzung für alles. To był warunek podstawowy spełniony sprawy. Drugi warunek to było jego bezgrzeszne życie. Diese beiden Dinge sind die Basis dafür, dass er Jesus genannt wird. I te dwie rzeczy są fundamentem na to, że nazwano go imię Jezus. Was für ein gewaltiger, gnadenvoller Name. Więc jak wzniosłe, pełen łaski imię. Ich komme noch kurz zu dem letzten Namen. Teraz chciałbym powiedzieć jeszcze coś do ostatniego imienia. Denn man wird seinen Namen Immanuel nennen. Nadadzą mu imię Immanuel. Die Übersetzung wird uns ja netterweise mit dabei geschrieben. Tłumaczenie tego imienia w języku niemieckim jest dodane. Gott mit uns. Co oznacza Bóg z nami. Aber ist uns eigentlich klar, wie es zu diesem Namen überhaupt gekommen ist im Alten Testament? To znaczy w naszym tłumaczeniu też jest to znaczy. Ale czy jesteśmy w stanie, czy rozumiemy, dlaczego to imię jest mu dane? Schlagen wir mal kurz Izaja 7 auf. Otwórzmy Izajasza 7 rozdział. Und das zeigt uns wieder etwas von der gewaltigen Größe Gottes. To znowu pokazuje nam coś o wzniosłej wielkości Bożej. In Izaja 7 gibt es ein ganz großes Problem. W 7 rozdziale Księgi Izajasza znajdujemy kolejny bardzo wielki problem. Da kommt Rezin, der König von Syrien, Kapitel 7, Vers 1. W pierwszym wierszu widzimy Resyna, króla
mit Pekach, dem König von Israel. Który przychodzi tu z Pekachem, królem izraelskim. Und sie kommen nach Jerusalem und belagern diese Stadt, um sie platt zu machen, um sie zu erobern. Ci królowie teraz przychodzą do Jerozolimy, aby ją oblegać i pokonać. Und diese Handvoll Juden sieht plötzlich, die in Jerusalem sind, was dort für riesige Heere stehen. I ta niewielka ilość osób mieszkająca w Jerozolimie widzi tą potężną moc tych wojowników, którzy stoją przed bramą. Und Vers 2 beschreibt uns, was passierte. I w drugim wierszu czytamy, co się stało. Da bebte das Herz des Königs von Jerusalem, von Juda und das Herz des Volkes. Zadrżało serce tego króla i serce ludu. Die hatten eine wahnsinnige Angst. To znaczy, mieli okropny strach. Sag mal, das ist so aus dem Leben geschnitten. Można powiedzieć, jest to coś zwykłe, dass plötzlich schwierigste Umstände überhaupt da sind. Że nadchodzą nas najtrudniejsze okoliczności. Und dass man nur noch einen Ausweg sieht, zu Gott zu rufen. I widzimy już tylko jedno wyjście, wołać do Boga. Und das passiert hier. I dokładnie to się dzieje. Und dann kommt die Antwort Gottes. Słyszymy odpowiedź Bożą. Er spricht zuerst den Jesaja sofort an in Vers 3, aber auch, das ist wichtig, seinen Sohn. Jesaja hatte einen Sohn, was viele nicht wissen. Mówi do niego bezpośrednio i też do Izajasza, który miał syna. Und sein Sohn hat den Namen She'ar-Jashub in Vers 3. W trzecim wierszu, syn Izajasza miał imię She'ar-Jashub. Und das bedeutet, der Überrest wird umkehren. A to imię znaczy w przetłumaczeniu resztka powróci, nawróci się, można powiedzieć. Noch einmal, was richtig zu verstehen, das Volk in Jerusalem spricht Jesaja den Propheten an, ruft zu Gott und Gott gibt ihm Jesaja mit seinem Sohn eine Antwort. To znaczy, lud izraelski wołał teraz za pomocą tego Izajasza do Boga o pomoc, a Bóg daje odpowiedź, dadząc Izajaszowi syn, który nazywa się Reszka wróci, nawróci się. Und vergiss es bloß nicht, mit seinem Sohn. I nie zapomnij o tym. Ze synem jego. Was sagt Gott zu ihm in Vers 4? Tak, a co Bóg mówi w czwartym wierszu? Hüte dich und halte dich ruhig. Miej się na baczności i bądź spokojny. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. Nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka. Vor diesen beiden rauchenden Brandscheidstümpfen. Tych dwóch niedopałków główni dymiących. Nicht wahr, ihr Volk in Jerusalem? Nicht wahr, ihr Volk in Jerusalem? Tak, ten lud Izraelu. Dieser Feind sieht so mächtig aus. Ten wróg wydawał się tak potężny. Es ist nichts anderes in meinen Augen, sagt Gott, als so ein paar Stümpfe, die noch ein bisschen rauchen. Ale Bóg mówi, dla mnie jest to nic więcej jak takie małe malutkie niedopałki. Du brauchst keine Angst zu haben. Nie musisz się bać. Siehst du, das ist der Name Emanuel. To oznacza imię Emanuel. Gott mit dir in deinen Lebensumständen. To oznacza Bóg z nami w twoich okolicznościach życiowych. Und wenn die Situation noch so schwierig ist. Nawet jeśli sytuacja staje się aż tak trudna. Und wenn die Probleme noch so groß sind. Albo problemy aż tak wielkie. In dem Namen Emanuel haben wir die Botschaft. Halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. W imieniu Immanuel otrzymujemy tą nowinę. Bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka. Es ist die Liebe des Herrn Jesus für unsere täglichen Lebensumstände. To jest miłość Pana Jezusa w naszych codziennych okolicznościach życiowych. Aber damit ist das hier noch nicht zu Ende in Kapitel 7. Ale też i tym się nie kończy ta nowina. Denn jetzt sagt Gott zu dem König in Jerusalem zu Ahaz und sagt, jetzt fordere mal ein Zeichen von mir. Teraz Bóg mówi do tego króla Ahaza, żądaj znaku ode mnie. Völlig egal, ob es in der Tiefe oder oben in der Höhe ist, glaube Vers 11, fordere ein Zeichen. Obojętnie jaki znak byś chciał, czy na dole na ziemi, czy na górze, w niebie. Nö, sagt Ahas, mach ich nicht. Ahas mówi, nie zrobię tak. Ich will doch nicht Gott herausfordern. Przecież ja nie będę wyzywał Boga. Mensch, sagt der Herr zu ihm, warum machst du nicht das, was ich dir gesagt habe? Teraz Bóg mówi, człowieku, czemu tego nie robisz, co ci mówię? Ist es zu wenig, dass du Menschen ermüdest? Willst du auch noch Gott ermüden? Czy za mało jest, że ty męczysz ludzi, chcesz jeszcze Boga męczyć? Ist das nicht so, ich sag mal, aus dem Leben gegriffen? Czy to nie jest coś, co jest nam znane z życia? Du blickst nur noch auf deine Lebensumstände. Patrzysz już tylko na twoje okoliczności życiowe. Gott sagt, die Hilfe ist da. Bóg mówi, jest pomoc.
Nein, Gott, ich möchte weiter auf meine Lebensumstände gucken. Mensch, willst du mich denn weiter ermüden, sagt Gott? Die Hilfe ist doch schon längst da. Also sagt Gott, ich gebe dir jetzt das Zeichen. Das ist seltsam in Vers 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. A co to za dziwny znak? Pan napocznie, porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Hör mal Gott, was ist das denn für ein Zeichen? Boże, co to za znak? Ey, da steht ein riesiges Heer vor meiner Stadt, zwei riesige Heere. Przed moim miastem stoi potężna moc wojowników. Und du sagst mir, ich soll 9 Monate auf die Hilfe warten. A ty mówisz mi, że mam 9 miesięcy czekać na pomoc. Ich war die Jungfrau, sollte erst schwanger werden und noch einen Sohn gebären, sind mindestens 9 Monate. Ona miała dopiero począć i dopiero urodzić, to są co najmniej 9 miesięcy. Gott, Gott, was ist das für ein Zeichen? Was soll ich denn? Boże, co to za znak? Co z tym mam? Uwaga. Wir müssen das zu Ende lesen. Musimy dokończyć to zdanie. Denn dieses Zeichen besteht aus zwei Teilen. Bo ten znak składa się z dwóch części. Und jetzt kommt der zweite Teil. Druga część jest teraz. Und das ist jetzt Vers 15. 15, wiesz? Rahm und Honig wird er essen, damit er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Mlekiem siadłem i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. Denn bevor der Knabe weiß, das Böse zu verwerfen, das Gute zu erwählen, wird das Land verlassen sein von diesen beiden Königen. Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami Rzysz będzie spustoszony. Siehst du, und das ist jetzt das zweite Teil dieses Zeichens. Steht hier verlassen sein oder verwüstet sein? Verlassen sein, die Könige sind weg. Tutaj nie powinno być napisane spustoszony, tylko ten kraj będzie opuszczony przez tych królów. To znaczy ich nie będzie już, zanim on dorośnie. So, das zweite Teil dieses Zeichens. Więc drugą częścią tego znaku jest bezieht sich jetzt eben nicht auf den Sohn der Jungfrau, nie nawiązuje do syna tej dziewicy, sondern auf den Sohn von Jesaja, ale na syna Jesaja. Das muss ein junger Knabe gewesen sein. To musiał być widocznie mały chłopiec. Und Gott sagt jetzt, bevor dein Sohn, dieser Knabe, weiß, Böses und Gutes zu unterscheiden. I mówi do Izajasza, zanim twój chłopiec dorośnie, będzie w stanie rozróżniać między dobrem a złem. Dann sind die Könige längst aus dem Land weg. To ci dwaj królowie już dawno znikną. Das heißt, Gott sagt, du brauchst gar nicht 9 Monate auf die Hilfe zu warten. Więc Bóg mówi, w ogóle nie musisz czekać 9 miesięcy. Die Hilfe, die kommt sofort. Pomoc będzie natychmiastowa. Und so ist es. In 2. Könige 15. I tak też było. Czytajmy drugą księgę królewską 15. Zweite Könige 15. Vers 30. Druga królewska 15. 30 wiersz. Und Hosea, der Sohn Elas, machte eine Verschwörung gegen Pekach, den Sohn Ramaljas. Und er schlug ihn und tötete ihn. Przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza, uknął spisek. Hoseasz, syn Eli, zabił go, a pozbawiwszy go życia, objął po nim władzę królewską. Kapitel 16, Vers 9. 9 wiersz 16 rozdziału. In der Mitte, und der König von Assyrien zog hinauf gegen Damaskus und nahm es ein und führte seine Einwohner weg nach Kir und Rezin tötete er. Król asyryjski wysłuchał go i wyruszył pod Damaszek, zdobył go i wyprowadził jego mieszkańców do Kiry, syna zaś pozbawił życia, zabił go. Und das war kurze Zeit nach diesem Ereignis hier. I to stało się krótki czas po tym wydarzeniu. Verstehst du jetzt diese gewaltige Prophezeiung, dieses gewaltige Zeichen? Więc rozumiesz teraz, dlaczego ten znak był dany? Es besteht erstens aus zwei Teilen. Po pierwsze, ten znak składa się z dwóch części. Die Gott trotzdem vermengt. Które Bóg jednak łączy ze sobą. Warum macht Gott das? Dlaczego Bóg tak czyni? Ich denke, weil der Herr Jesus hier zweifach beschrieben wird. Bo myślę, że Pan Jezus jest tu opisany w dwojaki sposób. Er wird einmal als der beschrieben durch diese wundersame Geburt. Najpierw jest opisany jako ten, który się urodził tak dziwnym sposobem. Die Jungfrau wird schwanger sein. Dziewica pocznie. Aber er wird auch beschrieben als derjenige,
der die Frage der Sünde und Schuld klärt. Ale opisany jesteś jako ten, który wyjaśnił problem grzechu. Was wir eigentlich dann mehr in dem zweiten Teil des Zeichens finden. Co widzimy w drugiej części tej zapowiedzi, tu Judaszu. Und gleichzeitig unterteilt es Gott, um zu sagen, der erste Teil, der hat noch gar nichts hier mit der Erfüllung zu tun, der findet erst 750 Jahre später statt. A jednak Bóg dzieli tę zapowiedź, mówiąc, ta pierwsza część tej zapowiedzi z tą sytuacją teraz nie ma nic wspólnego, ona się spełni dopiero 750 lat później. Nämlich, dass man seinen Namen Immanuel nennen wird. Nazwą go imieniu Immanuel. Aber gleichzeitig gebe ich dir ein Zeichen, das zeigt, ich handle sofort und helfe dir. A równocześnie dam ci znak pokazujący, że pomogę ci bezpośrednio. Also ist schon eine erstaunliche Geschichte. Więc jest to naprawdę zadziwiająca historia, wo durch dieses Zeichen gekommen ist, dass die Jungfrau schwanger sein wird. Przez które otrzymaliśmy ten znak, że dziewica poczęła. Die den Namen, oder der letzte Name des Herrn Jesus, Immanuel, Gott mit uns. I ostatnie imię Pana Jezusa tu wymienione jest Immanuel, Bóg z nami. Das ist nicht eine herrliche Botschaft am Ende dieses Kapitels? Czy to nie jest wzniosłą nowiną pod koniec naszego rozdziału w Mateuszu 1? Dass diese Person tagtäglich mit dir ist? Że ta osoba dzień w dzień jest z tobą. In all deine Lebensumstände hineinkommt? Że łączy się z tobą w każdej sytuacji. Er hat dir nicht verheißen, alle Probleme wegzunehmen. Bóg nie obiecał, że weźmie wszystkie problemy. Und er hat dir verheißen, mit dir durch die Schwierigkeiten des Lebens hindurchzugehen. Ale obiecał pójść z tobą przez problemy. Es spricht von seiner tagtäglichen Liebe. Mówi to o jego codziennej miłości. Die alle Zeit für uns da ist. Która każdy dzień jest obecna. Man wird seinen Namen Immanuel nennen. Nazwą go imieniem Immanuel. Was übersetzt ist, Gott mit uns. Co się wykłada Bóg z nami. Yeah.
wzdłuż niebo się do biednych skłania. Wypowiedziane przez proroka, oto panna pocznie
i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Interessante Verse, die wir gelesen haben. Tak naprawdę są to bardzo ciekawe wiersze, które czytaliśmy. Mit vielen Namen, die darin vorkommen. Zawierają wiele imion. Aber interessieren sollen uns nur vier Namen. Ale dzisiaj chcielibyśmy się zainteresować tylko czteroma z tych imion. Vier Namen oder vier Titel, wir können das schlecht unterscheiden. Często nam jest niełatwo rozróżniać pomiędzy imionem a tytułem danej osoby. W pierwszym wierszu czytamy syn Dawida lub syn Abrahama. I w 21 i 23 wierszu na przykład imię Jezus i Immanuel. Das mal vorwegzunehmen, dieses Kapitel ist eines der größten Wunder überhaupt, das wir in der Bibel haben. Tak na wstępie, dobrze jest powiedzieć, że ten rozdział to jest właściwie jeden z największych cudów w Słowie Bożym. Wahrscheinlich kennt jeder den Vers aus dem Galaterbrief, als die Fülle der Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Pewnie każdy z was zna ten wiersz, który mówi w liście do Galacjan, że kiedy wypełniła się pełnia czasu, zrodził albo dał Bóg syna swego. Der Vers ist kurz, man kann ihn leicht auswendig lernen. Jest to krótki wiersz, łatwo się go nauczyć na pamięć. A Matthäus 1 zeigt dir, was es bedeutet. Ale Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, pokazuje nam w ogóle, co to znaczy. Denn guck mal, Gott hat sich im Alten Testament auf viele Dinge festgelegt. Popatrzcie na to, że w Starym Testamencie Bóg bardzo mocno skupiał się na kilku postanowień, które dał. Ich komme darauf, weil wir heute Morgen diese Stellen aus dem Alten Testament gelesen haben. I dlatego nawiązuję do tego, bo dzisiaj z rana kilka z takich wierszy czytaliśmy z Starego Testamentu. 1. Mose 3 zeigt dir schon, dass 50% der Menschheit als direkter Vorfahre des Herrn Jesus ausgenommen werden muss. Już pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, pokazuje, że 50% ludzkości w ogóle nie może wpaść w ten rodowód jako przodkowie Pana Jezusa. Ja, sind wir uns dessen bewusst in 1. Mose 3? Czy jesteśmy tego świadomi? W pierwszej księdze Mojżeszowej, trzeci rozdział. In 1. Mose 3 heißt es in Vers 15. W 15. wierszu czytamy. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst die Ferse zermalmen. On odepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięte. Er wird dir den Kopf zermalmen, ist natürlich der Herr Jesus. On odepcze ci głowę, to jest Pan Jezus, der am Kreuz von Golgatha den Teufel, die Schlange besiegt hat. Który na krzyżu Golgoty pokonał diabła, tego węża. Aber hier in einem der ältesten Verse der Bibel sagt Gott schon, ale tutaj w jednym z najstarszych wierszy Biblii w ogóle Bóg mówi już, dein direkter menschlicher Vorfahre ist eine Frau. Że bezpośrednim potomkiem ze strony takiej ludzkiej to była niewiasta Pana Jezusa. Potomkiem Pana Jezusa. Du legst dich Gott hier schon fest. Tak Bóg to ustanowił tutaj. Wir können in das Buch Jesaja gehen. Wir tun das nachher noch. Możemy później przejść do Księgi Izajasza i też to uczynimy. Und wir kriegen noch eine Botschaft. I tam dowiadujemy się o nowej prawdzie. Seine Mutter wird eine Jungfrau sein. Że jego matka to będzie dziewicą. Auch damit legt Gott sich fest. Też mówiąc coś takiego najpierw, albo już wcześniej, Bóg właściwie postanawia coś, czego się później w przeszłości mocno trzyma. Dann spricht Gott davon, dass sein Sohn der verheißene König sein wird. Dalej Bóg mówił wcześniej, że jego syn będzie ten wybrany król. Er muss also aus der Königslinie stammen, das heißt von David abstammen. Więc jeśli Bóg też to już wcześniej mówił, to w przyszłości będzie musiał pochodzić z tego rodu królewskiego, Dawida. Aber die Abstammung von David alleine reichte noch nicht. Ale samo pochodzenie z rodu Dawida nie wystarczało. Denn er musste aus der Königslinie stammen und David hatte mehrere Söhne. Ale Pan Jezus musiał naprawdę pochodzić z tego rodu królewskiego, ale Dawid miał kilku synów, którzy nie byli królami. Ale musiał z tej linii von Salomo kommen. Więc musiał pochodzić dalej z rodu Salomona. Und von dessen Nachkommen der König war. I z
jego potomków, potomków Salomona und so weiter. I tak dalej, i tak dalej. Das heißt, der Jesus musste nicht nur aus dem Hause David, sondern auch aus dieser Königslinie sein. Więc jeśli Bóg to wcześniej tak ustanowił, to naprawdę tak musiało być, że Pan Jezus nie mógł się urodzić tylko z rodziny Dawida, tylko naprawdę z tej linii królewskiej. Weißt du, wer der letzte König in dieser Linie war? Czy ty wiesz, kto był ostatnim królem tej linii Dawidowej? Das war der König Jekonia. To był król Jekoniasz. Und über Jekonia hat Gott eine Prophezeiung ausgesprochen. I o Jekoniaszu Bóg powiedział pewną zapowiedź, dass keiner aus seiner Familie jemals auf dem Thron Dawids sitzen wird. I ta zapowiedź brzmiała już wtedy, że nikt z jego potomstwa nie będzie siedział na tronie. Wir sehen das gleich noch. Jeszcze później to zobaczymy. Das heißt, diese Königslinie wurde unterbrochen. Więc ta linia królewska ta jakby została przerwana tym słowem w jego przypadku. Trotzdem musste der Jesus aus dieser Linie stammen. A jednak z tej linii pochodził później Pan Jezus. Das ist nahezu ein unlösbares Problem. Można powiedzieć prawie, że po ludzku nie rozwiązywalny problem. Gott wusste das. Bóg o tym wiedział. Deswegen noch eine andere Prophezeiung in 4. Mose ausgesprochen, die wir nachher noch sehen. I z tego powodu w 4. Księdze Mojżeszowej wypowiedział jeszcze inną zapowiedź. Die Bedingung, um diese Prophezeiung zu erfüllen, war. I warunek, aby spełniło się to proroctwo, był. Die Mutter des Herrn Jesus musste mit David verwandt, mit Josef verwandt sein. Że matka Jezusa Chrystusa musiała być pokrewniona z Józefem und sie durfte selbst keinen Bruder haben. I sama nie mogła posiadać albo mieć brata. Wir merken, wir haben viele, viele Voraussagen im Alten Testament, die sich alle punktuell erfüllt haben müssen. Więc już po tych niewielu przykładach widzimy, że w Starym Testamencie była nieliczna ilość proroctw, zapowiedź, które się wszystkie co do jednego spełniły. Das ist tatsächlich passiert und das ist Matthäus 1. I to się stało i właśnie to widzimy w Mateuszu w 1. rozdziale. Das heißt, du hast ja ein Kapitel vor dir, das dir zeigt, dass Gott allmächtig ist. Więc tak krótko mówiąc, tutaj mamy przed sobą rozdział, który pokazuje nam, że mamy Boga Wszechmocnego. Dass wir uns eigentlich überhaupt keine Sorgen zu machen brauchen. Że tak naprawdę w ogóle nie musimy się o nic martwić. Weil Gott die ganze Weltgeschichte in seiner Hand hält. Bo Bóg w swoich dłoniach trzyma całą historię tego świata. Als die Fülle der Zeit gekommen war, das ist Matthäus 1. Kiedy nastała pełnia czasu, to jest właśnie to, co się tu stało w Mateuszu 1. Ein gewaltiges Wunder. Potężny cud. Matthäus 1 zeigt uns noch etwas. Ale ten rozdział pokazuje nam jeszcze coś innego. Es ist nicht nur ein Kapitel des Wunders, der Allmacht Gottes. To nie jest tylko rozdział pokazujący nam cuda i moc Bożą. Es ist ein Kapitel der unbeschreibbaren Liebe Gottes. To jest też rozdział pokazujący nam nieopisaną miłość Bożą. Denn alle diese vier Namen des Herrn, die dort erwähnt werden, stehen mit Liebe in Verbindung. Bo wszystkie imiona Pana, które tu są wymienione, są bezpośrednio połączone w jakikolwiek sposób z miłością. Die ersten beiden Namen beschreiben die Liebe des Vaters zum Sohn und umgekehrt. Pierwsze imię przedstawia nam miłość Ojca do Syna i odwrotnie. Die zweiten beiden Namen beschreiben die Liebe des Sohnes zu uns. A drugie dwa imiona, to były pierwsze dwa imiona, a drugie dwa imiona dotyczące osoby Pana Jezusa opisują miłości Pana Jezusa do nas. Das ist also wirklich ein gewaltiger Abschnitt, der fast nur aus Namen besteht. Więc tak właściwie jest to naprawdę wzniosły rozdział, chociaż zawiera w sobie tylko nieciekawe imiona, można powiedzieć. Wir finden noch einen ganz wichtigen Punkt in Matthäus 2 dann allerdings. Znajdujemy jeszcze kolejny ważny aspekt, ale to już w drugim rozdziale. Da wird uns noch ein Name des Herrn Jesus eingeführt. Tu wprowadzony i przedstawiony jest jeszcze inne imię Pana Jezusa. Und zwar in Vers 2 wird als der König der Juden genannt. W drugim wierszu nazwany jest Królem Żydowskim. Warum ist das so besonders? Dlaczego jest to takie szczególne? Weil du den Nachsatz lesen musst. Bo musisz czytać dodatek w tym wierszu. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Kennst du einen Menschen auf dieser Erde, der als König geboren worden ist? Powiedz mi, czy znasz jedną osobę, która na tej ziemi urodziła się od razu jako król?
Du kannst vielleicht als Prinz geboren werden. Najwyżej możesz urodzić się jako księcia. Co ty mówisz? Książę. Dass du mal irgendwann ein Anrecht auf diesen Thron hast. To znaczy jako osoba, która w przyszłości może będzie miała prawo, żeby stać się królem. Dass du ihn erbst, wenn dein Vater stirbt. Że ewentualnie odziedziczysz to stanowisko. Oder dass du ihn vorher geschenkt bekommst. Albo wcześniej otrzymasz w prezencie. Aber als König wird kein Mensch geboren. Ale urodzić się jako król nikt na tej ziemi się nie urodził. Mit einer einzigen Ausnahme. Z jednym wyjątkiem. Das ist der Herr Jesus. I to jest Pan Jezus. Er ist der König der Juden, der geboren worden ist. On jest królem żydowskim, który się urodził. Weißt du, alle vier Namen in Matthäus 1 stehen mit seiner Menschheit in Verbindung. Wszystkie jego imiona, tu wymienione, są połączone bezpośrednio z jego ludzkością. Dieser Name mit seiner ewigen Gottheit. A to imię jest połączone z jego wieczną, z jego wiecznym bóstwem. Anders können wir nicht verstehen, dass jemand als König geboren wird. Bo inaczej nie da się wyjaśnić, dlaczego ktoś jednak rodzi się jako król. Ich kann die Punkte nur anschneiden, man merkt, es ist ein gewaltiges Kapitel. Ja mogę te aspekty tylko tak pobocznie wymienić, ale już po tych przykładach widzimy, jak wzniosły jest ten rozdział. Gucken wir uns jetzt Verse 2 bis 17 an. Obejrzmy sobie te wiersze od 2 do 17. Dann sehen wir, dass sie in einer zeitlichen Reihenfolge geschrieben sind. To widzimy, że są opisane w czasowej kolejności. Fängt an mit Abraham. Zaczyna się Abrahamem. Und es endet bei der Wegführung. I kończy się uprowadzeniem. Es ist alles zeitlich in der richtigen Reihenfolge geschrieben. Wszystko czasowo w naprawdę zgodnej kolejności. Aber ihr habt gehört, ich habe gesagt ab Vers 2. Ale słyszeliście, że powiedziałem, że to dopiero od 2 wiersza tak jest. Denn das gilt nicht für Vers 1. Bo to nie dotyczy 1 wiersza. Falls nämlich in Vers 1 nicht des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids. Bo w 1 wierszu nie czytamy, że Jezus Chrystus syn Abrahama i później syn Dawida. Sondern heißt des Sohnes David und des Sohnes Abraham. Ale czytamy syn Dawida, a potem syn Abrahama. Und das ist die falsche zeitliche Reihenfolge. A to jest odwrotna kolejność czasowa, błędna tak właściwie. Das heißt, manchmal unterbricht Gott die zeitliche Reihenfolge. Więc nieraz jak Bóg pisze swoje słowo, przerywa kolejności jakieś. Dann steht das immer mit einer ganz wichtigen geistlichen Belehrung in Verbindung. Ale czyniąc to, czyni to konkretnym duchowym celem. Ja, diese erste, ich sag mal, Unterbrechung findest du von dem ersten Buch Mose. Pierwsze takie przerwanie jakiejś kolejności znajdziesz już w pierwszej księdze Mojżeszowej. In 1. Mose 10 heißt es dreimal, dass die Völker nach ihren Sprachen auf der Erde verteilt werden. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 10 rozdziale czytasz 3 razy o tym, że narody zostały rozproszone według języków, które mówili. Aber die Sprachverwirrung und den Turmbau zu Babel hast du erst in Kapitel 11. Ale w ogóle opisanie tego faktu, że nastały języki, znajdujemy dopiero w 11 rozdziale. Es ist also völlig klar, dass Kapitel 10 nach Kapitel 11 spielt. Więc jasne jest, że jeśli Bóg w 10 rozdziale już mówi, to naprawdę ta informacja musiałaby być dopiero po 11 rozdziale. Trotzdem verändert Gott diese Reihenfolge. A jednak Bóg zmienia tą kolejność. Mówi o tym najpierw. Ich brauche es in 2 Sätzen zu sagen. Więc wyjaśniając tą sprawę 2 zdaniami. Kapitel 10 beschreibt dir die Linie der Menschheit nach dem Fleisch. 10 rozdział Księgi Mojżeszowej pierwszej opisuje linię ludzkości według tej natury ich złej, według ciała. Die Linie ohne Gott. Ta linia potomstwa bezbożna, sie endet in dem Turmbau von Babel, która kończy się budową wieży Babel. Sie werden zerstreut werden. I tym, że będą rozproszeni. Und man wird ihrer nicht mehr gedenken. I nikt nie będzie ich wspominał. Das ist ernst, falls da jemand sitzt, der noch keine Entscheidung für Gott getroffen hat. To jest bardzo poważne dla ciebie, jeśli ty jeszcze nie zdecydowałeś się dla Boga. Dann gehörst du zu dieser Linie. Bo jeśli tak jest, to należysz do właśnie tego potomstwa. Noch ruft Gott dich in Gnade. Jeszcze Bóg własne wzywa cię. Aber irgendwann ist diese Zeit einmal zu Ende. Ale kiedyś ten czas się skończy. Wenn du dich nicht für Gott entschieden hast. Jeśli nie zdecydujesz się dla Boga. Dann wird man sich nicht mehr an deine erinnern. To nikt ciebie nie będzie już nigdy wspominał. Aber in Kapitel 11 haben wir nach dem Turmbau zu Babel die Linie mit Christus. Ale w 11 rozdziale po budowie albo przy tej budowie Babel widzimy linię Chrystusa. Sie führt über Abraham zu David.
która przez Abrahama prowadzi aż do Dawida. Und über David, wie Matthäus 1 zeigt, bis auf Jesus Christus. I przez Dawida, tak jak Mateusza 1 nam pokazuje, do Pana Jezusa samego. Ich will Ihnen die beiden entscheidenden Stellen noch zeigen. Chciałbym te dwa decydujące miejsca tu wskazać. Das ist einmal Kapitel 10, Vers 25, glaube ich. Pierwsza Mojżeszowa 10, 25. Jawohl, das ist Vers 25 und zwar der Name Heber. Widzimy to w tym imieniu Heber. Wenn du diesen Vers liest, dann lernst du, dass Heber zwei Söhne hatte, nämlich Peleg und Joktan. Jeśli czytasz o tym mężu tu Heber, to dowiesz się, że miał dwóch synów. Ab Vers 26 wird Peleg nicht mehr erwähnt, aber Joktan und seine Nachkommen. Od 26 wiersza jeden z tych synów Peleg już nie jest w ogóle wymieniony, tylko ten drugi, Joktan. Wenn wir nur Kapitel 10 hätten, würden wir denken, Peleg hätte keine Söhne. Jeśli mielibyśmy tylko 10 rozdział, moglibyśmy stwierdzić, że Peleg nie miał własnych synów. Aber Joktan eben doch. A Joktan tak. Und Joktan ist jetzt diese Linie des Fleisches, die bis in den Turmbau zu Babel führt. A przez Joktama teraz prowadzi to całe potomstwo tej złej natury, tej zepsutej ludzkości, która kończy się budową wieży Babel. Dann macht Gott plötzlich in Kapitel 11 einen Neuanfang mit Heber. Ale w 11 rozdziale Bóg robi, zaczyna taki nowy początek z Heberem. Vers 16. W 16 wierszu. Und Heber lebte 34 Jahre und folgte Peleg. Że Heber miał 34 lata, zrodził Pelega. Sein Bruder Joktan wird überhaupt nicht erwähnt. Jego brat Joktan w tym momencie w ogóle nie jest wymieniony. Hätten wir nur Kapitel 11, würden wir denken, Peleg hätte keinen Bruder gehabt. Jeśli mielibyśmy tylko 11 rozdział, myślelibyśmy, że Peleg nie miał brata. Das ist das, was ich eben sagte. To jest to, o czym przed chwilą mówiłem. Diese Linie ist abgeschnitten aus dem Land des Lebendigen, weil sie ohne Gott war. To potomstwo tych złych ludzi, ta linia jest po prostu ucięta w tym momencie, ponieważ byli bez Boga. Jetzt hast du die Linie Peleg und seine Söhne und so weiter. I teraz oglądamy już linię Pelega, ich synów, jego synów, tak dalej. Das geht über Kapitel 11 am Ende in Kapitel 12 in Abraham und so weiter über. I ta linia przechodzi w 12 rozdziale i tak dalej do Abrahama i jego potomków. Siehst du, Gott hat diese geistliche Belehrung dadurch erreicht. Więc Bóg osiągnął, czyniąc to, pisząc właśnie tak, pewne duchowe nauczenie. Weil er die zeitliche Reihenfolge unterbrochen hat. Czyniąc to w taki sposób, że po prostu przerywa jakąś kolejność logiczną albo to. Und er hat uns eine moralische Ordnung gegeben. Ale to ma swój moralny porządek i das ist Matthäus 1. I tak właśnie jest też w Mateuszu 1. Durch diesen ersten Vers erfahren wir das Thema dieses Buches. Że w tym pierwszym wierszu, gdzie jest ta odwrotna kolejność, dowiadujemy się o głównym temacie tej księgi. Es ist der verheißene König, der Sohn Davids. Bo tu chodzi o zapowiedzianym królu syna Dawidowego. Das ist das Thema des Matthäus. To jest tematem księgi tego listu. Aber es gibt noch einen Grund, warum Gott die Reihenfolge geändert hat. Ale jest jeszcze inny powód na to, dlaczego Bóg zmienił kolejność. Ich möchte Vers 1 und 2 deswegen etwas anders lesen. I dlatego chciałbym pierwszy i drugi wiersz przeczytać troszkę w innym brzmieniu. Jesus Christus, der Sohn Abrahams, Abraham folgte Isaak. Jezus Chrystus, syn Abrahama, Abraham zrodził Izaaka. Hast du mal über diese direkte Nachbarschaft dieses Verses nachgedacht? Czy kiedyś rozmyślałeś o tym bezpośrednim takim sąsiedztwie, można powiedzieć, tego wiersza? Ich will mal eine Frage stellen. Chciałbym wam zadać pytanie. Wer war denn jetzt der Sohn Abraham? Kto był synem Abrahama? War das Jesus Christus? Czy to był Jezus Chrystus? Oder war das Isaac? Albo Izaak? Jest to schwer auf den ersten Blick zu erkennen. Według tego wiersza trudno byłoby to wyjaśnić. Jezus Chrystus, der Sohn Abrahams, Abraham folgte Isaak. Jezus Chrystus, syn Abrahama, Abraham zrodził Izaaka. To jest ganz, ganz wichtiger Vers hier. To jest bardzo ważny wiersz. Natürlich war Isaak der leibliche Sohn von Abraham. Oczywiście Izaak był bezpośrednim synem Abrahama. Aber diese sehr, sehr enge Verbindung dieser beiden Beziehungen zeigt uns, dass Isaak ein Bild von Jesus Christus ist. Ale ten tak ścisły wiązek tu opisany pokazuje, że Izaak był obrazem na Pana Jezusa. Weißt du schon, die Gläubigen im Mittelalter haben verstanden, dass 1. Mose 22, das wir heute hatten, von Jesus Christus spricht. Wiecie, ciekawe jest, że już wierzący w średniowieczu
którzy nie mieli wiele pouczeń, zrozumieli to, że pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział, gdzie jest mowa o Izaaku, mówi o Panu Jezusie obrazowo. Aber sie hatten es verstanden aufgrund dieses Verses. Oni zrozumieli to na podstawie tego wiersza tutaj. Denn du hast keine Stelle im Neuen Testament, wo steht, dass Izaak erlöst von Jesus Christus. Bo w żadnym miejscu, na żadnym miejscu w Nowym Testamencie nie pisze bezpośrednio, Izaak jest obrazem na Jezusa Chrystusa. Das heißt, durch diese Umstellung der Reihenfolge hat Gott diese Verbindung hergestellt. Więc przez zmianę w tej kolejności Bóg wyjaśnił ten obraz. Und das gleiche haben wir etwas später übrigens auch bei dem Sohn David. To samo widzimy też w przypadku syna Dawidowego. Lest das auch nochmal etwas anders. Chciałbym to też przeczytać troszkę innym brzmieniem. Jesus Christus, der Sohn David, Vers 6, David zeugte Salomo. Pierwszy wiersz. Jezus Chrystus, syn Dawida. Szósty wiersz. Dawid zrodził Salomona. Wer war denn nun Sohn von David? Więc kto był synem Dawida? Natürlich wissen wir, dass der leibliche Sohn war Salomo. Oczywiście jego cielesnym synem to był Salomon. Aber in gewisser Weise Jesus Christus auch. Ale w pewnym znaczeniu też Jezus Chrystus. Und so verbindet Gott auch den Sohn von David, also Salomo, mit dem Herrn Jesus. I w taki sposób, czyniąc to, Bóg łączy syna Dawida, Salomona, z Panem Jezusem. Und ich werde jetzt zeigen, was das bedeutet. I teraz wam wyjaśnię, co to znaczy. Denn beide Namen sprechen von einer unbeschreibbaren Liebe. Bo obydwa imiona mówią o nieopisanej miłości. Erste ist in 1. Mose 22. Pierwszą rzeczą znajdujemy w pierwszej Mojżeszowej. Und da können wir vielleicht zunächst einmal hingehen. Tam moglibyśmy teraz zerknąć. Denn da lesen wir Vers 2. 22 rozdział, w drugim wierszu. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Weź syna swego jedynaka, swego, Izaaka, którego miłujesz. Wir merken dieses Hauptcharakteristikum, den du lieb hast. Widzimy tą główną cechę tu podkreśloną, którego miłujesz. Warum ist das so erstaunlich? Dlaczego jest to takie wniosłe? Hatten die anderen Eltern ihre Kinder nicht lieb, die vorher alle in der Bibel erwähnt werden? Czy inni rodzice nie miłowali swoich dzieci? Natürlich liebten sie sie. Oczywiście miłowali. Aber es steht nirgends so. Ale nigdzie o nikim takim jest napisane. Das erste Mal, dass das Wort Liebe überhaupt in der Bibel erwähnt. To jest pierwszy raz, że w Słowie Bożym w ogóle jest użyte słowo miłość. Das beschreibt die Liebe von Abraham zu Isaac. I to opisuje miłość Abrahama do Izaaka. Zu diesem einzigen Sohn, den er wirklich lieb hatte. Do tego jedynego syna, którego naprawdę miłował. Das heißt, wenn Jesus Christus als der Sohn Abrahams bezeichnet wird, więc jeśli Jezus Chrystus teraz jest tu wymieniony jako syn Abrahama, dann beschreibt Gott sozusagen sein Liebesverhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn. To Bóg tymi słowy opisuje jego relacja miłości między Bogiem Ojcem a Synem. Wir wissen, wie vollkommen dieses Liebesverhältnis gewesen ist. A my dokładnie wiemy, jak doskonała była ta relacja miłości między Ojcem a Synem. Ein Izaak ließ sich auf den Altar legen. Widzieliśmy w przypadku Izaaka, który jest obraz na Pana Jezusa, pozwolił się położyć na ołtarzu. Auch das ist etwas, was wir uns kaum vorstellen können. Jest to rzeczą, którą po ludzku nie da sobie wyobrazić. Der steinalte Abraham, ten taki starusieńki Abraham w tym momencie, und Isaac in der Blüte seiner Kraft. A Izaak, można powiedzieć, w mocy młodości swojej. Izaak wird sich nicht. A Izaak nie broni się. Und lässt sich auf diesen Altar. Pozwala, aby ten staruszek wiązał go na ołtarzu. Da siehst du, was hier Liebe bedeutet. Teraz zrozumiesz, co to znaczy miłość. Es ist diese Liebesbeziehung, dass der Herr sich hingab am Kreuz von Golgatha. To jest ta miłość, która Panu Jezusie doprowadziła, że dał się złożyć na ołtarzu Golgoty. Und war freiwillig. To dobrowolnie. Weißt du, es gibt einen Punkt, das beschreibt uns dieses Bild nicht. Jest jedna rzecz, która to wydarzenie nam nie wyjaśnia. Nämlich, dass der Herr Jesus alles im Voraus wusste. Mianowicie to, że Pan Jezus wszystko wiedział już wcześniej. Haben das ja heute Morgen gesehen. Dzisiaj rano to widzieliśmy. Denn ich denke, dieser Wortwechsel zwischen Abraham und Isaak, der steht da aus zwei Gründen. Myślę, że ta rozmowa tu opisana w pierwszej Mojżeszowej 22 między Abrahamem i Izaakiem wymieniony jest z dwóch powodów. Ja, in Vers 7. W siódmym wierszu widzimy.
Dann heißt es in der Mitte, und er sprach, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Oto ogień i dwa, a gdzie jest jagnię na to opalenie? Das heißt, der erste Teil des Verses beschreibt uns die Unwissenheit von Isaak. Więc ta pierwsza część tego wiersza opisuje nam niewiedzę Izaaka. Es ist nur ein schwaches Bild. To jest tylko słaby obraz. Und trotzdem ein so herrliches Bild. A jednak tak wniosły obraz. Es gibt allerdings kein Bild im Alten Testament, das uns beschreibt, dass Jesus Christus allwissend gewesen ist. Ale żaden z obrazów, które były słabe w Starym Testamencie, nie opisały nam wszechwiedzę Pana Jezusa obrazowo. Vielleicht eines der ganz großen Wunder überhaupt. To jest może jedno z tak wiele wielkich cudów w ogóle. Dass jemand, der alles wusste, ja gesagt hat zu dem Willen seines Gottes. Że ktoś, który wszystko wiedział, powiedział tak do woli Ojca. Eine solche Herrlichkeit, to jest tak wzniosła chwała Pana Jezusa, dass Gott sie nicht im Alten Testament durch ein Bild beschreibt. Że Bóg ten aspekt chwały nie opisał w jakimś obrazie w Starym Testamencie. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, dass dieser Dialog stattfindet. Ale jeszcze mamy drugi powód, dlaczego ta rozmowa między Abrahamem i Izaakiem miała miejsce. Denn wir haben hier zwei einzigartige Dinge in Kapitel 22. Bo widzimy w tym rozdziale dwie szczególne rzeczy. Was du sonst nirgends im Alten Testament findest. Rzeczy, które nigdzie w Starym Testamencie poza tym nie znajdziesz. Das liegt in der Antwort, die Abraham gibt. Widzimy to w odpowiedzi Abrahama. Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. Który mówi, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie. Noch eine einzige andere Stelle haben wir, die fast parallel hierzu steht. Jest jeszcze jedno miejsce w Słowie Bożym, które jest prawie równoległe do tego miejsca. I to miejsce też dzisiaj rano czytaliśmy. Pierwsza Mojżeszowa 3. Że ostatecznie Bóg sam przyodział Adama i Ewę. Das sind die beiden einzigen Stellen, die ich kenne, wo wir lernen können, dass Gott sich das Opfertier selbst ausgesucht hat. To są jedyne miejsca, o których ja znam, że Bóg sam wybrał ofiarę. Alle Passahlämmer, die dargebracht wurden. Bo wszystkie ofiary paschalne, które były składane w Starym Testamencie. Ja, die der Israelit ausgesucht. Wybierał Izraelita jakiś. Alle Opfer, die im dritten Buch Mose beschrieben werden, suchte sich jeweils der Sünder aus. A wszystkie ofiary w trzeciej księdze Mojżeszowej wybierał grzesznik, który przynosił tą ofiarę. Deswegen spricht der Hebräerbrief von diesen Opfern auch nur von einem Schatten. I dlatego list do Hebrajczyków, mówiąc o tych ofiarach starotestamentowych, mówi, że one były tylko cieniem na coś lepszym. Weil sie in so vielen Punkten hinter der Wirklichkeit hinterherlaufen. Bo one w tylu aspektach słabsze są niż ten obraz doskonały Pana Jezusa. Denn dieses Opfer im Neuen Testament hat sich eben Gott ausgesucht. Bo tą ofiarę Nowego Testamentu Bóg sobie upatrzył. Möchte noch eine zweite Stelle hier kurz erwähnen. Chciałbym jeszcze drugi aspekt wymienić. Was passierte mit einem Opfer, das im Alten Testament dargebracht wurde? Co działo się z ofiarą, która w Starym Testamencie została składana? Das Tier wurde ausgesucht. Najpierw wybierało się zwierzę. Das Tier wurde getötet. Później zabijało się je. Das Tier wurde zerlegt. Po trzecie dzieliło się na części. Je nach Regel wurden besondere Teile geopfert. I w zależności od prawa, jakie obowiązywało, jakąś daną część składało się po pierze. Czy to jest kolejnością ofiary Pana Jezusa na krzyżu? Oczywiście nie. Bo Pan Jezus nie został najpierw zabity, a potem ofiarowany, tylko żywcem ofiarowany. I dopiero po trzech godzinach ciemności, po, można powiedzieć, najbardziej gorącej chwili tej ofiary, kiedy zawołał, wykonało się, dopiero wtedy Pan oddał ducha i zmarł. Tą kolejność nie widzisz żadnych ofiarów Starego Testamentu. Tylko tu, ale to jest wyjątek. Ein Isaak wurde lebend auf den Altar gelegt. Isaak też został położony żywcem na ołtarzu. Ganz am Ende nahm Abraham das Messer, um ihn zu töten. I dopiero pod koniec Abraham wziął nóż, aby go zabić. Dann wurde das durch den Engel Gottes verhindert. Ale Anioł Boży to powstrzymał.
Merkst du, was das hier für ein gewaltiges Kapitel ist? Rozpoznajesz teraz, jakie wniosły jest ten rozdział. Für ein gewaltiges Vorbild auf den Herrn Jesus. Jak wniosły przykład albo obraz wskazujący na Pana Jezusa. Verstehen wir jetzt, warum es in Matthäus 1 heißt? Rozumiemy teraz, dlaczego tu w Ewangelii Mateusza czytamy, Sohn Abrahams, Abraham folgt Isaac, że to był syn Abrahama, a Abraham zrodził Izaaka. Weil es ein so gewaltiges Vorbild. Bo jest to tak wniosły obraz wskazujący. Was ändern dieser Reihenfolge in Vers 1 ist kein Zufall. Więc zmiana tej kolejności w tych wierszach nie jest przypadkowa. Das ist die Sprache Gottes. Tak jest mowa Boża. Wir lernen noch etwas von Abraham, ich will es kurz erwähnen. Ale uczymy się od Abrahama jeszcze jedną rzecz. Abraham ist der Träger der Verheißung. Abraham był, można powiedzieć, nosicielem albo przekazującym obietnic, które Bóg dał jako pierwszy. In Galater 3 wird Abraham als der Vater der Gläubigen bezeichnet. Dlatego w Galacjan, w liście do Galacjan, Abraham jest nazywany ojcem wierzących. Und zwar egal, ob sie aus den Juden oder aus den Nationen. Nieważne, czy pochodzili z Żydów, czy z narodów. Das heißt, dieser Segen durch Abraham strömt aus zu allen Menschen, die zu Gott kommen. Więc to błogosławieństwo, które Abraham otrzymał, przechodzi przez Abrahama do wszystkich ludzi. Also nicht nur zu den Juden, więc nie tylko do Żydów, sondern auch aus denen, zu denen aus den Heiden. Ale też do tych, którzy pochodzili z narodu. Jeder, der zu Gott kommt mit seiner Sündenschuld, każdy, który do Boga przychodzi z winą grzechów jego, ist ein Sohn Abrahams, staje się synem Abrahama, steht damit unter dem Segen Abrahams, i automatycznie stoi pod błogosławieństwem Abrahama, unter der Verheißung, die Abraham hatte, włączony jest te obietnice, które Abraham otrzymał, der wird die Ewigkeit bei Gott verbringen. I spędzi wieczność u Boga. Wir müssen zu dem anderen Namen gehen, Sohn Davids. Teraz przejdźmy do tego kolejnego imienia, Syn Dawidowego. Dort wird uns übrigens die gleiche Liebesbeziehung beschrieben, aber noch vollkommener. W tym przypadku też jest nam pokazana ta relacja miłości, ale w jeszcze bardziej doskonały sposób. Und zwar haben wir das in 2. Samuel 3, 12. To widzimy w drugiej księdze Samuela 12. Das ist ganz interessant. To jest bardzo ciekawe. Weißt du, warum eigentlich Salomo Salomo heißt? Czy ty wiesz, dlaczego Salomon nazywał się Salomon? Warum er sogar noch den Namen Jedidia bekam? Dlaczego otrzymał dodatkowo imię Jedidia? Weil er geliebt worden ist. Bo był umiłowany. Aber interessanterweise heißt es nicht, dass David ihn liebte. Ale ciekawe jest to, że nie czytamy, że Dawid go miłował, ale Bóg miłował go. Teraz ta relacja miłości jeszcze bardziej sięga na ten poziom Boży. Więc w drugiej księdze Mojżeszowej, 12 rozdział, jest to bardzo wzniosły wiersz. Sie gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomo. 2. Mose 12, Vers 24. Druga księga Samuela 12, 24, że potem urodziła syna, któremu nadał imię Salomon. Und der Herr liebte ihn. A Pan go miłował. Dziwne, nie? Also David ihn nicht lieben würde. Tak, jakby Dawid go nie miłował. Oczywiście, David. Oczywiście go miłował. Ale Bóg to tak napisał, bo chciał nam też podać szczególny obraz. Denn guck mal, wie es weitergeht. Bo czytaj dalej. Und er sandte durch Nathan den Propheten und gab ihm den Namen Jedidia. I poruczył go opiece Nathana, proroka, a ten nadał mu imię Jedidia. Um des Herrn willen. Umiłowany przez Pana, bo ze względu na Pana. Denn Jedidia bedeutet geliebt durch geliebt durch den Herrn. Bo Jedidia to oznacza umiłowany przez Pana. Das nicht hier ein gewaltiger Vers? Czy to nie jest wzniosły wiersz? Er bekommt den Namen Jedidia, weil er geliebt war von seinem Gott. Został nazwany Jedidia, bo był umiłowany przez Boga. Und das ist Gott so wichtig. To jest dla Boga tak ważną rzeczą, że poświadcza ten fakt jeszcze drugim wierszem. W miejscu, gdzie nigdy byśmy o tym nie pomyśleli. Księdze Nehemiasza. Pod koniec tej księgi.
Kapitel 13, 13 rozdział, Vers 26. 26 wiersz. In der Mitte. Und seinesgleichen ist unter den vielen Nationen kein König gewesen, und er war geliebt von seinem Gott. A wszak wśród wielu narodów było króla takiego jak on. Był ulubieńcem albo umiłowanym przez Boga. Das heißt, hier wird uns also in einer wunderbaren Weise wieder diese Liebesbeziehung beschrieben. Więc tu w taki szczególny sposób nam jest pokazana ta relacja miłości. Und das Interessante ist, ale ciekawą rzeczą jest to, das, was von David ausging, von Salomo ausging, że to, co pochodziło od Salomona, erstreckte sich wieder zu allen Völkern. Znowu rozpowszechniło się do wszystkich narodów. Aber diesmal nicht in der Form, dass die Völker Segen empfingen. Ale tym razem nie w taki sposób, że narody otrzymały błogosławieństwo. Sondern diesmal in der Form, dass sie kommen, um anzubeten. Ale tym razem z tego względu, żeby przyszli i składali hołd. Psalm 72. Das heißt es schon in Vers 1 für Salomo. I tu czytamy Salomonowy, albo dla Salomona. Und jetzt möchte ich nur lesen aus Vers 11. Teraz chciałbym przeczytać tylko z 11 wiersza. Und alle Könige werden vor ihm niederfallen, alle Nationen ihm dienen. Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, niech mu służą wszystkie narody. 17 wiersz. Sein Name wird ewig sein. Niech imię jego trwa wiecznie. Solange die Sonne besteht, wird sein Name sprossen. Niech imię jego kwitnie, póki świeci słońce. Und in ihm wird man sich segnen. Niech ludzie błogosławią się nim albo w nim wzajemnie. Alle Nationen werden ihn glücklich preisen. Niech sławią go wszystkie narody. Also noch einmal, sowohl der Name Sohn Davids als auch Sohn Abrahams bezeichnen die Liebesbeziehung zwischen dem Vater und seinem Sohn. Więc uczymy się, że zarówno imię Abrahama, jak i Dawida pokazują nam tą relację miłości między ojcem a synem. Und beide Stellen weisen interessanterweise hin auf eine noch höhere Liebesbeziehung. A obydwa miejsca wskazują nam na jeszcze wznioślejszą relację miłości. Nämlich zwischen dem ewigen Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Na relację miłości między wiecznym Bogiem, Ojcem i Jego Synem Jezusa Chrystusa. Beide Namen stehen in Verbindung mit denen aus den Juden und denen aus den Nationen. Obydwa imiona są połączone z tymi, którzy pochodzą z Żydów i z tymi, którzy pochodzą z narodów. Der Name Sohn Abrahams, dass die Segnungen ausfließen zu allen Gläubigen, egal woher sie kommen. Ponieważ Abraham był ten, o którym powiedziano, że od niego będzie wychodziło wszelkie błogosławieństwo przechodzące do wszystkich narodów, wierzących narodów. Der Name Sohn David. A imię syn Dawida. Dass jeder, der ein Kind Gottes ist. Że każdy, oznacza, że każdy, który jest dzieckiem Bożym. Völlig egal woher er kommt. Niezależnie skąd pochodzi, jemand sein soll, der Gott etwas bringt. Ma być kimś, który znowu na odwrót przynosi Bogu coś. Weil der Name Sohn Abrahams heißt, wir haben was empfangen. A więc uczymy się, imię Abraham mówi nam, że my coś otrzymaliśmy. Der Name Sohn David bedeutet, dass Gott etwas empfängt von uns. A imię Dawida uczy nas, że my dajemy Bogu coś. Das ist etwas, womit auch dein Herz gefüllt ist. I teraz pytanie do ciebie, czy to jest coś, co wypełnia też twoje serce? Nicht nur mit Dankbarkeit, was Jesus für dich tat. Nie tylko wdzięcznością, co Pan Jezus uczynił dla ciebie. Sondern dass du auch Gott etwas erzählen kannst von seinem Sohn Jesus Christus. Ale czy ty jesteś w stanie też sam opowiedzieć Ojcu coś o Jego Synu? Dass wir wirklich Anbeter sind. Że jesteś w stanie tym samym być wielbicielem? Das ist schön, dass dieses Evangelium so beginnt, oder? To jest tak. Wniosłe, że Ewangelia zaczyna się tak, prawda? Auf der einen Seite sind solche da, die anbeten. Z jednej strony widzimy takich, którzy uwielbiają. Das sind die, die unendlich viel empfangen haben. To są ci, którzy niewysłowienie dużo otrzymali. Weißt du, wir dürfen das jetzt freiwillig tun. A my możemy czynić to dzisiaj dobrowolnie. In der Zukunft wird sich einmal jedes Knie vor ihm beugen. Ale w przyszłości każdy, czy chce, czy nie chce, będzie musiał zgiąć kolano przed nim. Die es jetzt nicht freiwillig tun, ci, którzy nie czynią to dzisiaj dobrowolnie, wird Gott einmal zwingen, Bóg kiedyś ich zmusi, damit dieser Sohn David wirklich zu seiner Ehre kommt.
żeby ten syn Dawida otrzymał swoją chwałę przez wszystkich. Wir haben noch zwei weitere Namen. Mamy jeszcze dwa inne imiona. Kann die Uhr glücklicherweise sehen von hier. Na szczęście nie widzę zegara. Do północy. Und diese beiden Namen sind Jesus und Immanuel. I te dwa imiona to Jezus i Immanuel. Bevor wir uns das angucken, müssen wir auf dieses Problem zu sprechen kommen. Ale zanim wyjaśnimy to, musimy przyjrzeć się temu problemowi. Und dieses Problem ist Jekonia. I ten problem to jest ten tak zwany Jekonia. Denn von Jekonia haben wir diese Prophezeiung. Nochmal. Jechoniasz. Ja, er hat zwei Namen. Er heißt Jekonia und er heißt Joachim. On ma dwa imiona. Najpierw raz się nazywa Jechoniasz, a raz Joachim. Jetzt muss ich die Joachim. Stelle finde, ich glaube, im Propheten Jeremia. Znajdźmy to miejsce w proroku Jeremiasza. Entweder 33 oder 22 am Ende. Ah ja, Kapitel 9. Kapitel 22, Vers 30. 22, rozdział, 30 wiersz. So spricht der Herr, schreit diesen Mann als kinderlos, als einen Mann, der kein Gelingen hat in seinen Tagen. Denn von seinen Nachkommen wird nicht einer gedeihen, der auf dem Thron Davids sitzte und fortan über Juda herrscht. Tak mówi Pan, zapiszcie męża tego jako bezdzietnego, jako męża, któremu przez całe jego życie się nie wiedzie, bo żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida i znowu panować w Judzie. Więc musimy powiedzieć, że mamy teraz problem. Wielki problem. Keiner der leiblichen Nachkommen konnte auf dem Thron Davids mehr sitzen. Bo żaden z tych jego potomków nie miał prawa zasiąść na tronie Dawida, króla. Wie kann man Jesus Christus jemals auf dem Thron Davids sitzen? Wie kann er der verheißene König sein, wenn die Linie abgeschnitten ist? Więc jak teraz Jezus Chrystus może zasiąść na tronie? Ten, który jest potomkiem tej linii, skoro ta linia została obcięta, można powiedzieć. Das Geheimnis liegt in Maria und Josef. Wyjaśnienie tej tajemnicy znajdujemy w Józefie i Marii. Das Geheimnis liegt zum einen daran, dass sie beide aus dem Hause David stammen. Tajemnica jest w tym, że obydwoje pochodzili z domu Dawidowego. Das heißt, sie waren miteinander verwandt. To znaczy, byli pokrewnieni. Das zweite liegt darin, drugą rzeczą widzimy w tym, dass Josef nicht der leibliche Vater des Herrn Jesus war. Że Józef nie był cielesnym ojcem Pana Jezusa. Sondern er wurde der Vater aufgrund von Adoption. Stał się ojcem na podstawie pewnej adopcji. Denn nachdem die Jungfrau Maria schwanger war, bo gdy Maria, dziewica, poczęła, heiratete David Maria. David? Josef. Heiratete Josef Maria. Wtedy Josef ożenił się z Marią. Dadurch wurde auch der Nachkomme von Maria, also der Herr Jesus, in diese Linie von Josef adoptiert. I z tego względu Pan Jezus, potomek tak jakby, został zaadoptowany w tą linię. Das heißt, diese Segnungen, die Maria gehörten und die Josef gehörten, flossen zusammen in diese Familie. Więc błogosławieństwa, które otrzymał Józef i Maria, łączyły w tej rodzinie. Damit das passieren konnte, żeby to mogło mieć miejsce, musste noch etwas passieren. Musiało się stać jeszcze coś. Sorry, dass ich das finde. Mam nadzieję, że to znajdę. Es handelt sich um die Töchter Zelophat. Mam na myśli teraz córki Zelophada. Zelophada. 4. Mose, oder wo ist das? Gucken, ob ich das finde. Weißt du mal, wo das steht? Mose 27. Ja, das muss tief sein. Ja, danke schön. 4. Mose 27. 4. Mojżeszowa 27.
dort hatte der Vater im Endeffekt nur Töchter. Widzimy, że tu ten ojciec posiadał tylko córki. Vers 3, und er hatte keine Söhne. Trzeci wiersz, nie miał synu. Und damit wäre sozusagen das Erbteil, der Segen, wäre jetzt verlustig gegangen und auf andere verteilt worden. To oznaczało, że dostrzeg, kto nie miał synu, stracił błogosławieństwo. Przechodziło na innych, na krewnych. Und dann sagen die Töchter in Vers 4, warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Familie, weil er keinen Sohn hat. Ale córki tego Selofhada mówią teraz w czwartym wierszu, dlaczego imię naszego ojca, który nie miał syna, ma zniknąć spośród jego rodziny. Gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters. Daj nam posiadłość wśród braci naszego ojca. Und Mose brachte ihre Rechtssache vor den Herrn. A Mojżesz przedłożył ich sprawę Panu. Etwas später, dann ich glaube jetzt irgendwo Kapitel 36. Troszkę później, w 36 rozdziale, dowiadujemy się. Vers 6. Erstmal Vers 5, da gibt Mose den Kindern Israel nach dem Befehl des Herrn und sprach, w 5. wierszu Mojżesz daje synom izraelskim według rozkazu Pana. Das ist das Wort, das der Herr bezüglich dieser Töchter Zelofhads geboten hat, indem er sprach, Pan wydał w sprawie córek Zelofhada taki rozkaz. Sie mögen dem, der in ihren Augen gut ist, zu Frauen werden. Niech wychodzą za mąż, za kogo im się podoba. Nur sollen sie einem aus dem Geschlecht des Stammes ihres Vaters zu Frauen werden. Lecz wolno im za mąż wychodzić tylko w obrębie rodu swojego ojca. Damit sie das Erbteil im Endeffekt nicht verlieren. Z tego powodu, żeby nie utracili dziedzictwo ojca. Was für eine gewaltige und wichtige Voraussetzung hier im 4. Buch Mose. Jaki ważny warunek tutaj w tej księdze? Denn bis dahin sagte das Gesetz, wenn nur Töchter da sind, war das Erbteil und der Segen verloren. Bo to był pewien wyjątek z tego względu, że jak ktoś nie miał syna, to dziedzictwo traciło się. Und jetzt sagt Gott, nein, es gibt eine Möglichkeit, dass es behalten werden kann. A tutaj Bóg teraz mówi, jest pewna możliwość zachować to dziedzictwo w takiej sytuacji. Aber erstens dürfen die Töchter keinen Bruder haben. Ale po pierwsze, takie córki nie mogą mieć cielesnego brata. Denn sonst geht es direkt in die Linie des Bruders. Bo inaczej oczywiście to błogosławieństwo przechodzi na brata. A po drugie muszą pobrać się z kimś z tego samego plemienia. W tym przypadku Bóg sam się zatroszczył o to, że ten Zelofhad miał tylko córki. Bóg włożył tym córkom to w serce, żeby tą sprawą przyszły do Boga. Und Gott hat diese göttliche Antwort hier gegeben. I Bóg dał taki Boży wyrok, albo odpowiedź. Voraussehend auf Matthäus 1. Już myśląc o Mateuszu 1 rozdział. Voraussehend, dass er einmal sagen wird, dass Jekonia keinen Nachkommen auf seinem Thron haben wird. Wiedząc, że Jekoniasz, późniejszy potomek, nie miał prawa mieć potomka siedzącego na tronie. Siehst du, das ist Matthäus 1, als die Zeit erfüllt war. To właśnie jest Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, kiedy czas wypełnił się, czasu nastała. Gab wahrscheinlich kein anderes, ich sag mal, verlobtes Paar auf dieser Erde, worauf das alles zutraf. Myślę, że nie była druga zaręczona para na tej ziemi, której dotyczyły wszystkie te warunki. Sie kommen beide aus dem gleichen Stamm. Obydwoje pochodzili z tego samego plemienia. Beide aus dem Hause David. Obydwoje z domu Dawidowego. Maria hatte keinen Bruder. Maria nie miała brata. Das heißt, das Erbteil wäre eigentlich verloren gegangen. Więc tak naprawdę jej dziedzictwo utraciłoby się. Doch, jetzt heiratete sie jemanden aus dem Stamme David. Ale pobrała się z kimś z rodu Dawidowego. Also blieb ja ihr Erbteil erhalten aus der Linie David. Więc zachowała dziedzictwo pochodzące z rodu albo z linii Dawida. Josef war aus dieser Königslinie. A Józef znowuż był z tej linii królewskiej. Aber der Herr Jesus war nicht sein leiblicher Sohn. Ale Pan Jezus nie był jego cielesnym synem. Also saß keiner aus dem Hause Jekonias jemals wieder auf den Thron. Więc rzeczywiście spełniło się to, że nikt z potomków Jekoniasza nigdy zasiadł na tronie. Aber durch Adoption war es plötzlich möglich. Ale przez adopcję stało się to możliwe. Noch einmal, Jeremia sagt, kein leiblicher Nachkomme Jekonias. Bo Jeremiasz ciekawie jest to, powiedział, że żaden cielesny potomek nie ma zasiadł. Eine Adoption war aber möglich. Ale adopcja była możliwa. Und das unter anderem wegen dieser Stelle aus 4. Mose 27 und 36. A to z powodu miejsca
4. Księgi Mojżeszowej 27. Verspüren wir, was das hier für ein gewaltiges Kapitel ist. Czujemy trochę tego, dlaczego to jest taki wzniosły rozdział. Du sollst deinen Namen Jesus nennen. Masz dać mu imię Jezus. Glaube ich, brauche nicht viel dazu zu sagen. Myślę, niewiele muszę do tego powiedzieć. Es spricht von seiner tiefsten Erniedrigung. To imię mówi o jego największym, najniższym uniżeniu. Apostelgeschichte ist zwei ein Vers, den man sich nicht dick genug unterstreichen kann. Wiersz z Dziejów Apostolskich, którego nie można sobie wystarczająco grubo podkreślić. Das ganze Haus Israel wird nun zuverlässig. Niech każdy, cały dom Izraela wie z pewnością, drugi rozdział, dass Gott ihn zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Że Bóg uczynił go Panem i Chrystusem. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ten Jezus, którego wy ukrzyżowaliście. Er spricht von seiner tiefsten Erniedrigung. Mówi to o jego najniższym uniżeniu. Von seinem Gehorsam bis zum Tod. O jego posłuszeństwie aż do śmierci. Deswegen bekommt er diesen herrlichen Namen Jesus. Dlatego dostaje ten, to zniosłe imię Jezus. Der Herr ist Rettung. To imię, które znaczy Pan jest zbawieniem. Wieder eine herrliche Botschaft hier in diesem Evangelium. Kolejne takie wzniosłe, taka wzniosła informacja w tej Ewangelii. Ich sage nochmal, diese beiden Namen, die jetzt kommen, da strömt die Liebe direkt aus zu dir und zu mir. I te dwa imiona, które tu są wymienione, pokazują nam tą miłość, która bezpośrednio do ciebie i do mnie wypływa. Na tym kapitel, wo fast nur Namen stehen. W rozdziale, w którym czytamy prawie tylko o imionach. Aber es ist so harmonisch. A jednak jest to takie harmonijne. Ich könnte jetzt noch viel sagen über die Frauennamen in den Versen 3 bis 6. Mógłbym wam jeszcze wiele opowiedzieć teraz dotyczące tych niewiast, które są wymienione. Keine Sorge, aber eigentlich hat kein einziger Name dort etwas zu suchen. Nie martwcie się, nie będę tego czynił, ale tak naprawdę to ani jedno z tych imion tu nie ma nic do szukania. Nie, die eine wird zunächst gar nicht mit Namen genannt. Jedna z tych niewiast nawet nie jest wymieniona po imieniu. To jest nur Urias Frau am Ende von Vers 6. Tylko jest o niej powiedziane żona Uriasza. Sie war sowieso keiner aus dem Volk Israel. Bo ona nie była osobą bezpośrednio urodzoną w ludu izraelskim. Eine Rahab, war sie aus dem Volk Israel? Czy Rahab była urodzoną? Nein, sie war eine Kanaaniterin. Nie, ona była Kanaaniterin. Regelmäßig das Kennzeichen die Ure. I regularnie o niej jest mowa tylko to, że była szewcznicą albo cudzicą. Hat Ruth hier etwas zu suchen? Czy Ruth tu miała coś do szukania w tym miejscu? Eine Moabitin? Która była Moabitką? Von denen bis auf viele Geschlechter hin überhaupt keiner was in der Familie Gottes zu suchen hatte? Lud, o którym Bóg powiedział, że aż do kilkudziesiątego pokolenia nikt z nich nie miał w ogóle mieć styczności z Ludem Bożym. Wir merken, wie harmonisch das ist. Widzimy, jak harmonijne jest ten rozdział. Du sollst deinen Namen Jesus nennen. Masz nazwać jego imię, dać mu imię Jezus. Rettung auf der Grundlage von Gnade. Jest to, mówi to o zbawieniu na fundamencie łasce. Wie gesagt, die Zeit reicht nicht, aber du wirst merken, dass auch bestimmte Könige gar nicht erwähnt werden. Czas nie wystarczy nam, żeby to wszystko wyjaśnić, ale zauważysz, że w tej linii tutaj tych potomków nawet kilku z królów w ogóle nie są wymienione. Andere völlige Gottlose werden erwähnt. A kilku totalnie bezbożnych królów są wymienione celowo. Das Ganze dient nur zur Bestätigung, dass man seinen Namen Jesus nennen soll. I to wszystko tylko po to, aby utwierdzić, że imię Jego jest Jezus, to znaczy Pan jest zbawieniem tych wszystkich ludzi. Der sein Volk erretten wird von ihren Sünden. Który zbawi lud swój od grzechów jego. Nawet jeśli niektórzy z nich tego sami nie chcieli. Ale łaska Boża jest dobrowolną rzeczą. I mam nadzieję, że każdy tu tą łaskę przyjął. Jeszcze mam jeden wiersz, o którym chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów. Vers 22, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet wird. 22. Wiersz. Aby wszystko to się stało, spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane. Aber ich habe die einleitenden Worte vergessen. Ale zapomniałem takie wstępne słowa tego wiersza. Dies alles geschah. To wszystko się stało. Also nicht nur die Sache, dass man seinen Namen Jesus nennen wollte. Więc nie tylko ta rzecz, że
nazwali go imię Jezusa, ale stało się też to, że był synem Dawida, że był synem Abrahama. Alles das geschah, damit erfüllt würde, was über ihn gesagt wurde im Alten Testament. Wszystko to się stało, aby spełniło się słowo Pańskie zapowiedziane w Starym Testamencie. Warum ist das so immens wichtig? Dlaczego jest to takie ważne? Guck mal, die Antwort hast du in Johannes 10. Odpowiedź na to znajdujesz w Jana 10 rozdziale. Da reden wir, da lesen wir etwas von dem Hirten, der in den Hof der Schafe kam. Czytamy tam o pasterzu, który wszedł w to stadnie, tą owczarnię. Aber das Interessante ist, dass dieser Hirte durch eine Tür ging, in diesen Hof der Schafe zu kommen. Ale ciekawe jest to, że ten pasterz przechodził przez drzwi, żeby wejść w tą owczarnię. Nun, wir haben in Johannes 10 drei verschiedene Türen. A w Jana 10 rozdziale czytamy o trzech drzwiach. Interessant ist für uns jetzt nur die erste. Ale dla nas ciekawe są tylko te pierwsze drzwi. Denn diese erste Tür ist die Tür, die geöffnet werden musste. Bo pierwsze drzwi to były drzwi, które trzeba było otworzyć. Allerdings nicht durch den Hirten selbst. Ale nie przez pasterza. Sondern durch einen Türhüter. Ale przez takiego stróża. Und dieser Türhüter ist Gott. A ten stróż jest nikt inny jak Bóg. Ja, warum öffnete Gott plötzlich die Tür bei diesem Hirten und nicht bei all den anderen Menschen, die mit super Erlösungsprogrammen kamen? Dlaczego Bóg akurat w przypadku tego pasterza otworzył drzwi, a nie w przypadku tych wielu innych super pasterzów, którzy przyszli niesamowitymi pomysłami zbawienia ludzkości? Ganz einfach, weil diese Tür das Alte Testament ist. Z tego powodu, bo te drzwi to są drzwi Starego Testamentu. Das heißt, Gott konnte diese Türe öffnen, to znaczy, Bóg mógł w tym przypadku otworzyć te drzwi, weil jemand vor dieser Tür stand, der das Alte Testament erfüllt hatte. Bo przed tymi drzwiami stała osoba, która spełniła wszystko to, co w Starym Testamencie było rozkazane. Die ganzen Prophezeiungen, die aufgesprochen waren, erfüllte vollkommen. Dodatkowo wszystkie proroctwa dotyczące tej osoby spełniło. Und so konnte Gott diese Tür öffnen. I z tego względu Bóg mógł otworzyć te drzwi. Und so hatte das Anrecht, den Namen Jesus zu tragen. Miał prawo być nosicielem imienia Jezus. So hatte das Anrecht, sein Volk zu erretten. Miał prawo zbawić lud swój. Das war die Grundvoraussetzung für alles. To był warunek podstawowy, spełniony na wszystkie sprawy. Die zweite Voraussetzung war sein sündloses Leben. Drugi warunek to było jego bezgrzeszne życie. Diese beiden Dinge sind die Basis dafür, dass er Jesus finanziert. Te rzeczy są fundamentem na to, was für ein gewaltiger, gnadenvoller Name. Więc jak wniosłe, pełen łaski imię. Ich komme noch kurz zu dem letzten Namen. Teraz chciałbym powiedzieć jeszcze coś do ostatniego imienia. Man wird seinen Namen Immanuel nennen. Nadadzą mu imię Immanuel. Die Übersetzung wird uns ja netterweise mit dabei geschrieben. Tłumaczenie tego imienia w języku niemieckim jest dodane. Gott mit uns. Co oznacza Bóg z nami. Aber ist uns eigentlich klar, wie es zu diesem Namen überhaupt gekommen ist im Alten Testament? To znaczy w naszym tłumaczeniu też jest to. Ale czy jesteśmy w stanie, czy rozumiemy, dlaczego to imię jest podane? Otwórzmy Izajasza 7 rozdział. To znowu pokazuje nam coś o wzniosłej wielkości Bożej. W 7 rozdziale Księgi Izajasza znajdujemy kolejny bardzo wielki problem. Da kommt Rezin, der König von Syrien. Jest kapitel 7, vers 1. W 7 wierszu, w pierwszym wierszu widzimy Resyna, króla, mit Pekach, dem König von Israel, który przychodzi tu z Pekachem, królem izraelskim. Und sie kommen nach Jerusalem und belagern diese Stadt, um sie platt zu machen, sie zu erobern. I królowie teraz przychodzą do Jeruzalemu, aby ją oblegać i pokonać. Und diese Handvoll Juden sieht plötzlich, die in Jerusalem sind, was dort für riesige Heere stehen. I ta niewielka ilość osób mieszkająca w Jerozolimie widzi tą potężną moc tych wojowników, którzy stoją przed bramą. Und vers 2 beschreibt uns, was passierte. I w drugim wierszu czytamy, co się stało. Da bebte das Herz des Königs von Jerusalem, von Juda und das Herz des Volkes. Zadrżało serce tego króla i serce
strach. Sag mal, das ist so aus dem Leben geschnitten. Można powiedzieć, jest to coś z życia wzięte. Das wird die schwierigste Umstände überhaupt da. Że nadchodzą nas najtrudniejsze okoliczności. Dass man nur noch einen Ausweg sieht, zu Gott zu rufen. I widzimy już tylko jedno wyjście, wołać do Boga. Und das passiert hier. I dokładnie to się dzieje. Und dann kommt die Antwort Gottes. Słyszymy odpowiedź Bożą. Er spricht zuerst die Jesaja sofort an in Vers 3, aber auch, das ist wichtig, seinen Sohn. Jesaja hatte einen Sohn, was viele nicht wissen. Mówi do niego bezpośrednio i też do Izajasza, który miał syna. Und sein Sohn hat den Namen She'ar-Jashub in Vers 3. W trzecim wierszu syn Izajasza miał imię She'ar-Jashub. Und das bedeutet, der Überrest wird umkehren. A to imię znaczy w przetłumaczeniu resztka powróci, nawróci się, można powiedzieć, reszta Izraela. No, einmal, das richtig zu verstehen, das Volk in Jerusalem spricht Jesaja, den Propheten, an, ruft zu Gott und Gott gibt dem Jesaja mit seinem Sohn eine Antwort. To znaczy, lud izraelski wołał teraz za pomocą tego Izajasza do Boga o pomoc, a Bóg daje odpowiedź, dadząc Izajaszowi syn, który nazywa się resztka wróci, nawróci się. Und vergiss es bloß nicht, mit seinem Sohn. I nie zapomnij o tym. Ze synem jego. Was sagt Gott zu ihm in Vers 4? Tak, a co Bóg mówi w czwartym wierszu? Hüte dich und halte dich wohl. Miej się na baczności i bądź spokojny. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. Nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka. Vor diesen beiden rauchenden Brandscheidstücken. Tych dwóch niedopałków głównie dymiących. Nicht wahr, ihr Volk in Jerusalem? Siedem, nicht wahr, ihr Volk in Jerusalem? Tak, ten lud w Izraelu. Dieser Feind sieht so mächtig aus. Ten wróg wydawał się tak potężny. Es ist nichts anderes in meinen Augen, sagt Gott, als so ein paar Stümpfe, die noch ein bisschen rauchen. Ale Bóg mówi, dla mnie jest to nic więcej, takie małe, malutkie niedopałki, tylko trochę dymią. Du brauchst keine Angst zu haben. Nie musisz się bać. Siehst du, das ist der Name Immanuel. To oznacza imię Immanuel. Gott mit dir in deinen Lebensumständen. To oznacza Bóg z nami w twoich okolicznościach życiowych. Und wenn die Situation noch so schwierig ist. Nawet jeśli sytuacja staje się aż tak trudna. Und wenn die Probleme noch so groß sind. Albo problemy aż tak wielkie. In dem Namen Immanuel haben wir die Botschaft. Halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht. W imieniu Immanuel otrzymujemy tą nowinę. Bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka. Es ist die Liebe des Herrn Jesus für unsere täglichen Lebensumstände. To jest miłość Pana Jezusa w naszych codziennych okolicznościach życiowych. Aber damit ist das hier noch nicht zu Ende in Kapitel 7. Ale też i tym się nie kończy ta nowina. Tu się denn jetzt sagt Gott zu dem König in Jerusalem zu Ahaz und sagt, jetzt fordere mal ein Zeichen von mir. Teraz Bóg mówi do tego króla Achaza, żądaj znaku ode mnie. Völlig egal, ob es in der Tiefe oder oben in der Höhe ist, so Vers 11, fordere ein Zeichen. Obojętnie jaki znak byś chciał, czy na dole na ziemi, czy na górze, w niebie. Nö, sagt Ahaz, mach ich nicht. Ahaz mówi nie, nie zrobię to. Ich will doch nicht Gott herausfordern. Przecież ja nie będę wyzywał Boga. Mensch, sagt der Herr zu ihm, warum machst du nicht das, was ich dir gesagt habe? Teraz Bóg mówi, człowieku, czemu tego nie robisz, teraz ci mówię. Ist es zu wenig, dass du Menschen ermüdest? Willst du auch noch Gott ermüden? Czy za mało jest, że ty męczysz ludzi? Chcesz jeszcze Boga męczyć? Das nicht so, ich sag mal, aus dem Leben gegriffen. Czy to nie jest coś, co jest nam znane z życia? Du blickst nur noch auf deine Lebensumstände. Patrzysz już tylko na twoje okoliczności życiowe. Gott sagt, die Hilfe ist da. Bóg mówi, jest pomoc. Nein, Gott, ich möchte weiter auf meine Lebensumstände gucken. A ty mówisz, nie, ja, Boże, ja chcę się dalej patrzeć na moje okoliczności. Mensch, willst du mich denn weiter ermüden, sagt Gott? A Bóg mówi, chcesz dalej męczyć mnie? Die Hilfe ist doch schon längst da. Przecież pomoc już dawno nadeszła. Also sagt Gott, ich gebe dir jetzt das Zeichen. I teraz Bóg mówi, dobra, ja ci dam ten. Das ist dziwne, w 14. wierszu. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. A co to za dziwny znak? Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Mama Gott, was ist das denn für ein Zeichen? Boże, co to za znak? Ey, da steht ein riesiges Heer vor meiner Stadt, zwei riesige Heere. Przed twoim miastem stoi potężna moc wojowników. Und du sagst mir, es
soll 9 Monate auf die Hilfe warten. A ty mówisz mi, że mam 9 miesięcy czekać na pomoc. Ich war die Jungfrau sollte erst schwanger werden und noch einen Sohn gebären, sind mindestens 9 Monate. Że ona miała dopiero począć i dopiero urodzić, to są co najmniej 9 miesięcy. Gott, was ist das für ein Zeichen? Was soll ich denn? Może co to za znak? Co z tym mam? Uwaga. Wir müssen das zu Ende lesen. Musimy dokończyć to zdanie. Denn dieses Zeichen besteht aus zwei Teilen. Bo ten znak składa się z dwóch części. Und jetzt kommt der zweite Teil. Druga część jest teraz. Und das ist jetzt Vers 15. Rahm und Honig wird er essen, damit er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Mlekiem siadłem i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. Denn bevor der Knabe weiß, das Böse zu verwerfen, das Gute zu erwählen, wird das Land verlassen sein von diesen beiden Königen. Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przez którego obu królami drżysz, będzie spustoszony. Siehst du, und das ist jetzt das zweite Teil dieses Zeichens. Schiffe verlassen sein oder verwüstet sein? Verlassen sein, Könige sind weg. Tutaj nie powinno być napisane spustoszone, tylko ten kraj będzie opuszczony przez tych królów, to znaczy ich nie będzie już, zanim on dorośnie. So, das zweite Teil dieses Zeichen. Więc drugą częścią tego znaku jest. Bezieht sich jetzt eben nicht auf den Sohn der Jungfrau. Nie nawiązuje do syna tej dziewicy. Sondern auf den Sohn von Jesaja. Ale na syna Izajasza. Das muss ein junger Knabe gewesen sein. To musiał być widocznie mały chłopiec. Und Gott sagt jetzt, bevor dein Sohn, dieser Knabe weiß, Böses und Gutes zu unterscheiden. I mówi do Izajasza, zanim twój chłopiec dorośnie, będzie w stanie rozróżniać między dobrem a złem. Dann sind die Könige längst aus dem Land weg. To ci dwaj królowie już dawno znikną. Das heißt, Gott sagt, du brauchst gar nicht 9 Monate auf die Hilfe zu warten. Więc Bóg mówi, w ogóle nie musisz czekać 9 miesięcy. Die Hilfe, die kommt sofort. Pomoc będzie natychmiastowa. Und so ist es. In 2. Könige 15. I tak też było. Czytajmy drugą księgę królewską 15. Zweite Könige 15, Vers 30. Druga królewska 15, 30 wiersz. Und Hosea, der Sohn Elas, machte eine Verschwörung gegen Pekach, den Sohn Ramaljas, und erschlug ihn und tötete ihn. Przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza, uknął spisek Hoseasz, syn Eli, i zabił go, a pozbawiwszy go życia, objął po nim władzę królewską. Kapitel 16, Vers 9. 9 wiersz 16 rozdziału. In der Mitte, und der König von Assyrien zog hinauf gegen Damaskus und nahm es ein und führte seine Einwohner weg nach Kir und Rezin, tötete er. Król asyryjski wysłuchał go i wyruszył pod Damaszek, zdobył go i wprowadził jego mieszkańców do Kir, Rezina zaś pozbawił życia, zabił go. Und das war kurze Zeit nach diesem Ereignis hier. I to stało się krótki czas po tym wydarzeniu. Verstehst du jetzt diese gewaltige Prophezeiung, dieses gewaltige Zeichen? Więc rozumiesz teraz, dlaczego ten znak był dany? Es besteht erstens aus zwei Teilen. Po pierwsze, ten znak składa się z dwóch części. Die Gott trotzdem vermengt. Które Bóg jednak łączy ze sobą. Warum macht Gott das? Dlaczego Bóg tak czyni? Ich denke, weil der Herr Jesus hier zweifach beschrieben wird. Bo myślę, że Pan Jezus jest tu opisany w dwujaki sposób. Er wird einmal als der beschrieben durch diese wundersame Geburt. Najpierw jest opisany jako ten, który się urodził tak dziwnym sposobem. Die Jungfrau wird schwanger sein. Dziewica pocznie. Aber er wird auch beschrieben als derjenige, der die Frage der Sünde und Schuld klärt. Ale opisany jest też jako ten, który wyjaśnił problem grzechu. Was wir eigentlich dann mehr in dem zweiten Teil des Zeichens sehen. Co widzimy w drugiej części tej zapowiedzi. Gleichzeitig unterteilt es Gott, um zu sagen, der erste Teil, der hat noch gar nichts hier mit der Erfüllung zu tun, der findet erst 750 Jahre später statt. A jednak Bóg dzieli tę zapowiedź, mówiąc, ta pierwsza część tej zapowiedzi z tą sytuacją teraz nie ma nic wspólnego, ona się spełni dopiero 750 lat później. Nämlich, dass man seinen Namen Immanuel nennen soll. Nazwą go imieniem Immanuel. Aber gleichzeitig gebe ich dir ein Zeichen, das zeigt, ich handle sofort und helfe dir. A równocześnie dam ci znak pokazujący, że pomogę ci bezpośrednio. Also ist schon eine erstaunliche Geschichte.
Więc jest to naprawdę zadziwiająca historia, wo durch dieses Zeichen gekommen ist, dass die Jungfrau schwanger sein wird. Przez które otrzymaliśmy ten znak, że dziewica poczęła. I den Namen, oder den letzte Name des Herrn Jesus, Emmanuel, Gott mit uns. I ostatnie imię Pana Jezusa tu wymienione jest Immanuel, Bóg z nami. Das ist eine herrliche Botschaft am Ende dieses Kapitels. Czy to nie jest wniosłą nowiną pod koniec naszego rozdziału w Mateuszu 1? Dass diese Person tagtäglich mit dir ist. Że ta osoba dzień w dzień jest z tobą. In all deine Lebensumstände hineinkommt. Że łączy się z tobą w każdej sytuacji. Er hat dir nicht verheißen, alle Probleme wegzunehmen. Bóg nie obiecał, że weźmie wszystkie problemy. Und er hat dir verheißen, mit dir durch die Schwierigkeiten des Lebens hindurchzugehen. Ale obiecał pójść z tobą przez problemy. Es spricht von seiner tagtäglichen Liebe. Mówi to o jego codziennej miłości. Die alle Zeit für uns da ist. Która każdy dzień jest obecna. Man wird seinen Namen Immanuel nennen. Nazwą go imieniem Immanuel. Was übersetzt ist Gott mit uns. Co się wykłada Bóg